Każda przygoda wiąże się z czymś nieoczywistym, niesamowitym, niespotykanym albo niezaplanowanym. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o szlaku poznaczonym szkarłatnymi plamami. Szlak, którym wędrowaliśmy na tropie będąc ogrów, wnet kolor swój zmienił na szkarłat. Pewnie krew tych łotrów. Kroku przyspieszyliśmy, ponieważ ciekawi byliśmy, czy ogry same mordować się chciały, a jeżeli tak, to jakie zamiary ów miały. Potem okazało się, co okazać miało, że krew jest ludzka, a ogrom uwieść babę się chciało. To dzisiaj na sesji DDDD będzie wpierdol na dzień dobry. Nasza tajemnicza wróżka na ostatniej sesji zamieniła się w coś dosyć potwornego. Wygląda strasznie. Praktycznie sama skóra, kości, wydłużone kończyny, brzydki ryj. Wygląda strasznie. I do tego zamknęła naszych graczy w swoim lodowym królestwie, tak to nazwijmy. Więc dzisiaj zaczniemy naszą sesję DDD od walki. Proszę o inicjatywę. Ja od razu, jeżeli mogę zadeklarować, to bym bardzo swoją inspirację na Atro rzucił, bo ja wiem, że on pójdzie do przodu. Jeszcze nie. Zaraz po tym, jak te kraty się zamknęły, zauważyliście, że ta różka zmieniła swoją postać. Zauważyliście także, że z ziemi zaczęły wychodzić takie pnącza. One mają coś na zasadzie łodyg róży, są, tylko że są dużo dłuższe i się wiją, bo mają pełno kolcy. I po prostu spod ziemi, spod każdego z was, zaczynają one wychodzić i was oplatać. I poproszę o rzut obronny na zręczność od każdego z was. 16. 19. 8. Dobrze. Krytyczna 20, 24. Wszyscy, którzy macie powyżej 16, dostaniecie tylko połowę obrażeń. Już wam rzucam ile. A jak ja mam 16? Też a jak połowę. Ja mam krytyczną 20? To wygrałeś życie, a dostajesz połowę obrażeń. Dokładnie. Aj. Dobrze, więc osoby, które dostają pełne obrażenia, dostaniecie 11, a ci, którzy dostają połowę, dostaniecie 5 plus ci, którzy dostają całe obrażenia, zostajecie unieruchomieni i co turę rzucacie sobie rzut obronny na zręczność, żeby oswobodzić się z tych pnączy. Dobrze, to rzucacie sobie na koniec tury rzut obronny na zręczność, żeby się oswobodzić. Mamy tylko dwie osoby, które są unieruchomione, czyli Emmę i Mordegarda. Wy dostajecie 5, czyli Elmenor i Laatro dostajecie 5 punktów obrażeń, reszta dostaje 11. I dodatkowo widzicie też, że ta wróżka w tym momencie jakby robią się kolejne 3, takie jakby klony jej. Emma, co robisz? Strzelam w tą szmatę z mojej kuszy. Z utrudnieniem, pamiętaj. Tak, mam utrudnienie, bo jest za daleki dystans. No cóż. Podwójnego mieć nie możesz. 13. 13 to troszkę za mało. I kończę rundę, czyli będę się wyswobadzać. Rzuć sobie rzut obronny na zręczność. 17. Udaje ci się wyswobodzić z tych pnączy. Możesz się ruszać w następnej turze. Mordegard, ty też jesteś unieruchomiony, ale też możesz strzelać z utrudnieniem. Czy ja mogę sobie rzucić False Life na siebie? Możesz. No to tak robię, to będzie moja jedna akcja. Zostaje ci bonus akcja albo rzut obronny na zręczność, żeby się oswobodzić. Wow, 8 punktów mam, bo to jest 1k4 plus 4, czyli 8, bo wyrzuciłam 4. I bonus akcją, czy Rosamunda też, czy ja jej też powinnam rzucać na obronny na zręczność? Czy jeśli, zakładamy, że tak jak jest? Jeśli wasze stworzenia też tu są, to też, no. A pewnie weszły z wami, więc tak. Okej, możemy chyba założyć, że jej nie weszło. Nie. Więc rozkazuję jej, żeby po prostu jak tylko się wyrwie, żeby zaatakowała tą po prostu sucz. I Rosamunda kłapie tym swoim twoją paszczęką, ale nie stanie się wyrwać na razie.
Pilnuj też Rozamundzie życia, bo ona ma 30 i dostała teraz 11, skoro jej nie weszło. Tak, i ja teraz jeszcze mogę swój na zręczność, tak? Tak, rzuć sobie rzut obronny. I na Rozamundę też, bo tam to było jakby przed turami, więc możesz ich rzucić jeszcze raz. Bez problemu Rozamunda się oswobadza w tej turze. W następnej będzie mogła atakować. No. Niestety ty, Mordegard, dalej jesteś owinięty tymi roślinami. One na razie tylko cię trzymają, już nie zadają ci dodatkowych obrażeń, tylko po prostu jesteś unieruchomiony. Elmenor. To Elmenor na pewno to deklarowałem wcześniej, tak, czyli bardzo inspirację na Atro rzuci w ramach bonus akcji, a w swojej akcji rzuci, bo on był w stanie ocenić, z którego z tych czychów, który jest, może być prawidłowy? Z którego wyszły te klony, z którego się pojawiły nagle? To może być dosyć trudne do zrobienia, czekaj. Jest, nie, bo w czarze jest napisane, że to jest niemożliwe, w sensie ogólnie, jakby, bo to jest na zasadzie po prostu lustrzanego odbicia. I tam a jak jest, wyglądało, że... jak się pojawiły te klony? One się pojawiły tak po prostu puf się pojawiły? Czy one się wyszły z tego czegoś? One się pojawiły tuż obok niej, jakby znikąd, nie? Ale one cały czas jakby troszeczkę się przemieszczają, trochę się ruszają, więc niemożliwym jest wyśledzenie, który jest ten prawdziwy, nie? Okej, okay, no dobra. To jest po prostu strzelasz i musisz liczyć na farta, że trafisz akurat... No to będę uderzał wieszy smokery w klona, który jest w miarę w środku, ponieważ tak sobie pomyślałem, że tamte lustrzane odbicia mogą chcieć chronić tego swojego stwórcę, tak? Więc na jednego z środkowych, bo tam jest ich czwórka, jest, tak? Czy piątka? Tak, dokładnie, czwórka. To będę po prawej od środka w tego uderzał wiszy smokery. Więc musi na mądry rzucić obronny. Dobrze. I musi mieć 14. Nie, zdecydowanie nie. Więc 1d4 tych physic damage i to będzie to miał... Rzuć. Tak, okej. Okay. I będzie miał utrudnienie w następnej... przed końcem jego kolejnej tury. 1. Widzisz, że żadna z tych postaci nie znika. W sensie wszystkie dalej tutaj są po prostu. Atro, co robisz? Dobra, czy te pnącza powodują trudny teren? Nie, bo one tylko jakby pod wami są, na zasadzie, że tylko was złapały, a nie wychodzą dalej. Dobra, no cóż, wykorzystuję w takim razie ki, żeby podbiec do niej. Jest akurat na 45 stóp, nie na 40, więc muszę w bonusowej akcji po prostu, jak się wyswobodziłem, wykorzystuję swoją energię życiową, aby dodała mi wigoru i przyspieszyła moje nogi. Dobiegam do niej, gdzieś tam pomiędzy tej klony. Czy coś widzę tak pasywnie, jakąś różnicę, tak dobiegając po prostu? Nie, one są dosłownie tak samo. A możesz ją opisać jeszcze raz, bo w sumie jest następna sesja, jak to wygląda? Ja ją trochę na początku opisałam, tak w skrócie, nie? Że ona po prostu wygląda trochę jak ta wróżka, tylko zrobiła się taka mega chuda, praktycznie sama skóra, kości. Dalej lewituje nad ziemią, nie ma takie brzydkie skrzydełka, dłuższe takie kończyny niż miała wcześniej, z takimi szponami i brzydki ryj. Taki szpetny, z dużym nosem, taki kościsty. Dobra. Myślę, że atakuję dwie pierwsze, do których mam zasięg. Mam dwa ataki, nie? Tak, mam dwa ataki. Więc po prostu chcę na początku się zorientować, która jest ta prawdziwa, więc przypierdolę dwóm. Spoko. I po prostu wpadam między nie, rozglądam się. Jeden poleci w sumie nunczak w jedną z lewej ręki. Z 12 na trafienie. Pierwszy cios nie trafia, ta postać odsuwa po prostu. Atakuje drugą, tą iluzję mam wrażenie, drugim atakiem. I drugi trafia. Z nim rzuciłem, powiedziałaś. A, dobra, nieważne. 16.
Nieważne, bo myślałam, że zrobisz te dwa rzuty, co się... Ale nieważne, nieważne. 16 i tak trafię. Nie ma znaczenia, po prostu dostałam lagę. Dobrze. Ona też dostała jakby lagą tylko na łańcuchu i 6 obrażeń obuchowych. Widzisz, jak jedna z tych kopii po prostu znika. Dobra, i w bonusowej akcji nie mogę, bo wykorzystałem sprint. Dobrze. Okej, okay. To chyba tyle. Tak, tyle na razie. Więc zostają tylko te 3 postaci z 4. Jedna zniknęła. Teraz to coś, to wróżkowe coś, co was atakuje. Ono najpierw zaatakuje ciebie, Atro, swoim tak ręką. Które atakuje? One wszystkie jakby razem się zamachują. Bo one robią dosłownie to samo, nie? One są jeden do jednego i ruszają się tak samo, tylko po prostu obok siebie są. Tak w rządku jakby. 19 pewnie cię trafię. Plus 6? Tak. W reakcji używam Defensive Duelist, dodaję sobie 3 do klasy pancerza. Nie trafia mnie. Po prostu obserwuję ją, która się zamachnie, zamachują się wszystkie 3, co mnie trochę zdziwiło. I po prostu tak nunchakiem się odwijam, że po prostu przez wszystkie 3 łapy chcę przetrącić, które we mnie lecą. I w końcu trafiam w którąś, że odbija mi ten atak. Widzicie, jak te wszystkie jakby 3 postaci, one wchodzą do tego jednego z lodowych posągów, które są tuż obok, znikając w tym. To nie jest jakby odejście czy coś, to jest po prostu zniknięcie, dlatego nie masz oportuna. I tak jest. Reakcji. To one znikają. I pojawiając się w krysztale, który jest najbliżej reszty drużyny. Odchodząc po prostu od Atro. I widzicie, jak w jednej, znaczy u wszystkich 3 postaci, w jednej z rąk pojawia się taki magiczny kostur, też lodowy, i będą próbować zaatakować Emmę. Bo jesteś najbliżej. To jest czar, więc on jest zasięgowy. 19. Widzicie, jak taki jakby lodowy piorun leci w stronę Emmy, rozbryzgując się na niej, i ten lód próbuje jakby zostać na jej skórze. Ale najpierw dostajesz 18 punktów obrażeń i rzuć sobie jeszcze raz rzut obronny na zręczność. 10. Więc widzisz, jak ten lód, który w ciebie trafił, zostaje tam, gdzie cię zaatakował. Gdzieś na rękach, trochę na tułowiu, trochę gdzieś na nogach. On tak się rozbryzgnął na tobie. I co to daje? Na razie nic. Ale rzuć sobie jeszcze D6. Dlaczego ja? No bo... Ty rzuć. Dobrze, mogę rzucić ci D6, to jest bardziej dla ciebie. To jest twój czar. No to chodzi o ciebie. Dobrze, to ja rzucę. Dobrze. 6. Świetnie. Dobrze dla ciebie. Idziemy dalej. Ile? O matko kochana. Dobra. Czy to co, to ta jedna, co miała różdżkę, dalej ma tą różdżkę? One wszystkie mają różdżki. No tak, wszystkie mają różdżki. Dobra. Najpierw ja się odsunę od reszty, bo ja nie wiem, czy to będzie waliło jakimiś obszarówkami, czy nie. Więc ja się tak, wiecie, odsuwam na lewo. Przybiegam sobie. No i będę strzelać w pierwszą pokrakę z łuku. Proszę bardzo. Hehehe. 29 trafia bez problemu. Za 10 obrażeń, czyli ja po prostu napinam łuki i strzelam w pierwsze idealnie. Myślę, że ten siła tego, wiesz, tej mojej strzały to nawet tak trąca tą wróżką. Jedna z tych postaci znika. Dobrze, i ponawiam swój strzał na drugą. 21. Oczywiście trafia. Za 8 obrażeń. Po prostu jak jedną zastrzeliłam, zniknęła, tak w drugą się biło. I ostatnia z nich znika. Dobrze, to teraz jak każę Waflowi zagryźć ostatnią. Dużo dobra na zręczność. Też musisz sobie rzucić na zręczność, czy go pnączań. Przepraszam? Nie złapał. To jest... Nie, co ja wrzuciłam? Co Wodźwiedź Wafel Ability 3, 1, 3, co? Dobrze. No dobrze. Po prostu 2 trójki wyrzuciłaś. Dobrze, więc on za pierwszym razem dostał te 11 punktów obrażeń. Ile on ma życia?
nie? 40, okej, okay, dobra. To jeszcze żyje, ale rzuć sobie też drugi raz za zręczność, czy on będzie mógł następnej turze atakować, bo w tej jeszcze nie, ale może w następnej będzie mógł. Nie, on cały czas jest jest po prostu w tych pnączach i nie może dobra. Się ruszyć, próbuje się dobra, czyli ja po prostu krzyczę, ale patrzę, a mój sobie widzicie w tych pnączach i tylko takie, no nie! Dobrze, Emma, to skoro niejadek tutaj jest, to chcesz rzucić za niejadka, czy został zaplątany, czy nie? 21. Dobrze, więc on się nie zaplątał. Może atakować. On to się chowa. Dobrze. I twoja tura, Emmo. Moja tura? Tak, wszystkie... Jakby został tylko jeden ten stwór, reszta zniknęła. Podejdę do niego. Tak na chwilku, tu. Nie. Zgrabnie, z finezją oblodzona. Wykonam fintę, żeby zamarkować pierwszy atak i zaatakować z ułatwieniem. Mieczem. Jedną rzecz. W to coś. Dobrze. 10. Z otwieniem 23. Trafisz. I to jest 11 obrażeń. I w bonus akcji. Tak? Tej suce, kurwa, z obucha z mojej kuszy. Strzela w łeb. W sensie uderza. 8. Nie trafił. Nie, ona była gotowa na twój drugi atak jakimś cudem i po prostu lewitując odsunęła się gdzieś na bok, ale pierwszy atak, jak trafiasz, to no, widzisz czekaj. Ranę na jej ciele. Tak? Kość przewagi do... Kość przewagi, jeszcze tam dojdzie obrażenie. Do tego pierwszego. I tam jeszcze 7 obrażeń dojdzie. Dobrze. Tak, i to tylko to skończy. Mordegard. Musisz się dalej oswobodzić, ale możesz strzelać z utrudnieniem w stronę tego stwora. Raz atakuje z utrudnieniem. Trafiasz. Rzuć sobie obrażenia. 16 na atak. Nie? No szału nie było! Widzisz, że ten bełt z twojej kuszy tak trafia gdzieś w to ramię? Znika oczywiście, no bo twoje bełty znikają, ale widać takie wkłucie na tym ramieniu u tej wróżki. I zaczyna tak lecieć trochę sruszki krwi stamtąd. Rozamunda jest swobodna, dobrze. Więc może zaatakować tą wróżkę. Ale jak, czy ja mogę się jeszcze spróbować wyswobodzić? Tak, oczywiście. Rzut obrony na zręczność. Udaje ci się, w następnej turze jesteś wolny. Haha. Dawaj dobrze. Za Rozamundę. A Rozamundzie każe... każe zaatakować. No... To znaczy, no, ona usłyszała wcześniej, więc naprawdę nie każe, tylko tak powtarza to, żeby go rzucaj się na... Więc myślę, że Rozamunda po prostu rozbiega się, albo chyba, że chcesz to opisać, nie? Masz jakiś pomysł? Nie, myślę, to... że jej... Myślę, że jej te, wiesz, mechaniczne łapy się po prostu ślizgają i tak rzuca, ale w końcu trafia tak, że łapy i się rozjeżdżają w czterech kierunki świata i tym swoim metalicznym brzuszyskiem zajwania tą podłogę w jaskini, ja tak kręcę głową. Rzuć sobie jeden do 4. Dostaję 3 punkty obrażeń, bo pierdolała się głową w lód. Elmenor. Elmenor wyższy smoker rzuci na tego brzydala, który lata obok Emmy. Skieruje w jego stronę wzrok, tak tam zagra mu na flecie. I rzuci wyższy smoker, więc poproszę o rzut na mądrość obronny. Bez problemu wchodzi. Tak. Nic więcej nie robi. Widzisz, że ona tylko tak otrząsa się głową. Atro. Jak ona mi zniknęła, pojawiła się gdzieś tam. Widzę, że moja drużyna się wyswobodziła cała, zaczęła atakować te klony, został tylko jeden, więc zrywam się z miejsca, podbiegam do niej od pleców, jak biję się z Emmą i wykonuję pierwszy atak nunchakiem, próbując ją 26 na trafienie, próbując ją uszyć. Wykorzystuję kij, żeby ją zastunować. To jest 5 obuchowych i rzuć sobie na kondycję obronne. Zapewne nie. Jaki masz tam? Ten? 113. No plus 5 raczej nie ma do kondycji. Nie, ma plus 4. No kurwa. Czyli jest ogłuszona, tak? Tak. Przypominam, nie może atakować, nie może reagować, nie może się ruszać i ataki na nią są z ułatwieniem.
drugi atak. Ale ona może się otrząsnąć z tego, nie? Co turę. Chyba. Bo to działa na do końca jej następnej tury. Okej. Okay. Nie, przepraszam, to działa do końca... Do twojej następnej tury. Do mojej następnej tury. Tak. Drugi atak w nią wchodzi. W takim razie zamachnąłem się pierwszy raz tym nunczakiem, prosto w głowę już celowałem. Już wiedziałem, co chcę zrobić. Moje ki przepłynęło przez moją broń, żeby zaburzyć przepływ jej ki w jej ciele. Widziałem, że jej głowa odskoczyła tak, że teraz się chwieje jak na wahadełku, więc już wiem, że będę miał prościej. I atakuję ją drugi raz nunczakiem. Atakowałem w ogóle nie tym nunczakiem, rzucałem. To jest 26 znowu. To jest 11 obrażeń. Ona dalej żyje, jest mocno poobijana przez ciebie, ale dalej jeszcze oddycha i jest taka... Dobrze, i w bonus akcji. Po raz kolejny prowadzę swoje ki, tym razem do mojej prawej nogi i wykonuję dwa szybkie kopniaki, nisko i wysoko drugi w bonus akcji. Krytyk? No, dawaj. 11. Uj, 13 drugi. Ona dalej żyje. Ale jest ogłuszona. I to tyle, dokładnie. Co mogę zrobić. To jest jej tura, więc ona się nie rusza. Ile? Widzisz, że ta, wiesz, ta postać, ona tak się buja na boki, prawo, lewo i taka jest, i dobrze. Tak opada, już nie lewituje, tylko tak na ziemi jest. Celuję w małpę i będę próbować ją odbić. Hehe. 29 trafia? Za 10 obrażeń. To psiam. Dawaj dalej. Dobra, drugie. Ponawiam swój strzał z łuku. 24 za 6. Ja jej cały czas odpisuję, ale ona jeszcze dalej żyje. Skubana, widzę, że ona jeszcze się majta, ale no co ja zrobię? No tylko patrzę, czy wafel się wspobodzi, tylko tyle. Więcej nic nie mogę zrobić. No to rzucaj mu. Co on ma takie szuty? Jakieś tragiczne, tam gruby jakiś jest, czy co? On ma plusy. Się karmiasz go. Cóż, no on się dalej próbuje tam wyspogodzić. Dobra, ja się tylko na niego patrzę. Drze tam japę, wiesz, jak sowa taka. No ja się patrzę na niego z politowaniem, no co zrobię, no. Emma, twoja kolej. No co, no będę ją tam usiec chciał, nie? Chciała, normalnie. Pierwszym atakiem 20 na trafienie. Dawaj, trafię. To jest 7. Ona no, trochę krwawi, trochę jest poobijana. Chcę użyć bonus akcji, chcę użyć second winda. Jest bardzo ładnie, bo to jest, odnawiam sobie 13 HP. Bosko. Ale chcę też użyć action search. Tego się nie używa bonus akcji, przynajmniej nie jest nic napisane, że to bonus akcja. To jest darmowe kompletnie. Tak, i kurwa, poprawię jeszcze 22 i 8. 5, sneak tylko raz na rundę. A, tak. 3, ja nie 5, bo sneak 3, 5. Ona jeszcze oddycha. Emo, atakujesz ją dwa razy swoim mieczem i zadajesz jej ranę oczywiście, no tniesz ją tutaj gdzieś po ręce, tutaj po brzuchu, z tych ran zaczyna ciec krew. Ale widzisz, że ona dalej oddycha, co prawda nie jest w stanie się w tym momencie bronić ani uciekać, ale jeszcze się trzyma. Mordegard, jesteś oswobodzony. Więc jak tak zauważam kątem oka, że Emma, nie Emma, przepraszam, że Ila tak z politowaniem kiwa nad swoim zwierzakiem, jak ja przed chwilą kiwałam nad swoim. I wiesz, biorę po prostu kuszę i będę próbował strzelać dwa razy. Teraz masz z ułatwieniem. 21 trafia, oczywiście. To nie były. Po prostu, nie wiem, zmarzłem czy coś, jak mi stawy zasztywniały, więc pociągnąłem za ten spust, można powiedzieć, tej kuszy i tam brzum, i tak jakoś było tak. Ponownie robi się to samo, co ostatnio, ten bełt się wbija, robi takie małe ukucie, ale tam tylko parę tak kropelek poleciało z tej rany.
Spróbuję strzelić jeszcze raz. Krytyk, dawaj. 11 obrażeń, czyli tym razem widzę, jak taki grot lodu tak wbija się chyba. Tak dosyć znacząco. Tak, wbijasz się nawet gdzieś w jej ten duży, tłusty nos na twarzy i możliwe, że nawet trochę jej go tam uszkadzasz. I ona teraz tak oddycha. Czy ja mogę do niej jeszcze krzyknąć? No ona jest ogłuszona. Zaraz ci dupę odstrzelę! Ty zołzo! I mówię Rozamundzie w mojej bonusowej akcji, pozbieraj się, zaatakuj ją! Może atakować, dawaj. Bo ona jest tuż obok, może też trafić. Rozamunda chyba po prostu po tym, jak się wywróciła i chciała wstać i zaatakować, ale chyba ten lód jej po prostu nie służy i to wszystko, co tutaj się dzieje, nie daje sobie rady z tym. Tylna łapka jej tak, wiesz, poleciała i tak prawie trafiła, prawie! Emo, widzisz, że ten lód, który masz na sobie, on zaczyna się rozprzestrzeniać bardziej na twoim ciele. Elmenor. Ja chcę podejść tam i po prostu wbić szrapier w to coś. Dawaj. 20. Trafiasz? Za 2. Wbijasz ten rapier w to coś. Ale nie wiem, to chyba mimo wszystko, że jest tak ogłuszone i to tak trochę się tam rusza, to wbijasz ten rapier gdzieś może w dłoń tego czegoś i może delikatnie prawie, że tak ucinasz taki kawałek skóry, ale no nie zabijasz. To wszystko. Atro. Zamachuję się nunczakiem też ponownie w jej głowę. Tym razem nie będę starał się jej ogłuszać, po prostu... Dalej jest ogłuszona w tej turze, więc jeszcze pod koniec. Więc po prostu wykorzystam tą sytuację jak najlepiej potrafię. To jest krytyk. I dorzucam teraz bardowską inspirację do obrażeń. K8. O, dawaj. Razy 2. Bo mogę to pożycie dodać. Więc to jest 11. Ty nikogo nie zabijasz, więc nie wiem, czy pewnie nie zabijasz też jej. No nie. Faktycznie. Więc, tak jak mówiłem, celuję w głowę. Będąc zainspirowanym przez Elmenora, tak, wykorzystuję tą inspirację, żeby zamachnąć się silniej, mocniej tym nunczakiem. Głuche echo rozlega się w jaskini. Leci, upada, plackiem na ziemi ląduje po moim uderzeniu z nunczaka i przestaje się ruszać, ale oddycha. Co robi reszta w tym czasie? Widzicie, że Atro pozbawił całkowicie przytomności to coś, co przed wami leży. I to dalej tak... I wiecie, jak to działa u Atro. On po prostu pozbywa się problemu na zasadzie wstanie za kilka godzin. Więc co robicie z tym czymś? A ja chcę zobaczyć, co z tymi kratami. A ja chcę zobaczyć, nic się nie stało z nimi, dalej są. A, czyli dalej są opuszczone. A, okej. Okay. Co z moim lodem? Zmniejszył się. I powoli zaczyna się stapiać. Okay. O, trochę się nabiegałem. Dobra robota, nie jesteście zbyt ranni? Trochę was to pącza. No były paskudne, ale to na pewno rozsądne, żeby zostawiać to przy życiu, bo to ma różne takie sztuczki. Ja wiem, Atro, że ty tak nie ten tego, ale... No, już nieraz to chyba tłumaczyłem. Ja do tego ręki nie przyłożę. Co wy z nią zrobicie, to no. Elmenor? Tylko właśnie Elmenor... Tak, wiesz. Bo ty mówiłeś, że ty wiesz, kto to, czy koja? Możesz powtórzyć teraz, bo jakby byłem zaoferowany tą nią. Co to jest właściwie? No, jedna z kreatur, ze stworzeń, które można spotkać w miejscu, z którego pochodzę. Czy ten kostur zniknął, czy dalej leży?
zniknął? Jedna z wielu. Tych negatywnych, nie tych pozytywnych. No, domyśliłem się po głównie wyglądzie, ale no. No. A czy to żyje, czy to bytuje? A może inaczej, jak to mogło się tu znaleźć? Elmenor, jak ty się tutaj znalazłeś i jak to się mogło tutaj znaleźć? To jeszcze inaczej, jak sprawić, żeby to przestało tutaj istnieć, tak? Wystarczy tak rozsmarować jak dżemik? To jeszcze inaczej, jak otworzyć tą kratę? To też, ale to jest chyba związane z dżemikiem. Myślę, że kwestia dżemika i kraty to jest między nimi pewna zawet. Jak to się tu pojawiło? Nie wiem, chociaż mogę domniemywać, jak ja się tu pojawiłem, przyszedłem przez portal. Czy jak się tego pozbyć? Pewnie zabić. U nas to tak działa. A jak otworzyć kratę? Możemy go zapytać, jej. Bo tutaj nie pomogę. Ja chcę się rozejrzeć po okolicy, wyjść na ten środek, na ten półkrąg tych lodowych głazów i rzeźb, rozejrzeć się w tamtym miejscu. Może coś znajdę. Rzuć sobie na medycynę, Atro. Czy to coś jest w coś ubrane, czy to jest takie po prostu... Nie, to jest całkowicie gołe. Tam nie miało żadnych ubrań. To było po prostu taką chudą skórą, kośćmi i takim brzydkim czymś. Krytyczna jedynka. Nie wiem, na co rzucałem, więc nie wiem, co zrobiłem. Ja bym chciał przy okazji tam się przejść, podejść do tej kraty, zobaczyć ją, wiesz, pomacać. Może to jest coś, co sobie skojarzę gdzieś z czymś. Ale raczej wątpię. To by było raczej na arkany, w sensie, no. Wiedza tajemna. Jeżeli to jest jakaś wiedza tajemna powiązana z tym, z czym miałem styczność w moim świecie, tak, no to... Możesz mieć, po prostu będziesz mieć łatwiejszy rzut, bo ułatwienie to tak średnio, ale łatwiejszy rzut tak. Atro, jeśli chodzi o ciebie, to myślę, że po prostu... Uderzasz się głową w któryś z tych kryształów. Spokojnie, spokojnie. To ma swoje wytłumaczenie. Bo się rozglądałeś i oglądałeś tutaj i próbowałeś coś znaleźć. To było, powiedzmy, w pewnym sensie jak na percepcję, tylko o coś innego chodziło, więc dlatego się uderzasz głową w skałę. To nie było na twoją kondycję ani nic takiego. Spokojnie. To ja mam 19. Znaczy w skałę, w ten jeden z lodowych posągów rzeźb. Dobrze, wiedzę tajemna 16. 19, był łatwiejszy. A, 19, tak. Znaczy, nie jest ułatwieniem. Nie ułatwieniem, tylko łatwiejszy. A, ale, no to 16. Ale 16, tak, 16 wystarcza. Więc są dwie opcje. Jedna z nich to właśnie jest pozbycie się, zabicie osoby, postaci, źródła tej magii. Druga z nich to jest znalezienie jakby źródła, przyczyny, z której ta magia może się wywodzić, czyli na zasadzie na przykład jest jakieś połączenie tych krat z czymś innym, z jakimś przedmiotem, z jakąś rzeczą na tym terenie, nie? Co może jakby dezaktywować tą magię. Na przykład dźwignia. Na przykład, ale to musiałaby być jakby magiczna dźwignia, nie? W sensie, bo to kurwa, musi być magiczne. No. To ja krata, połączenie. Przekażę całej reszcie, tak? Jakie mamy możliwości, moim zdaniem. A, kurwa, jebana rzeźba. Chcę upierdolić rzeźbie, nie wiem, rękę tak wystawiała i się w łokieć tej, bo się ten, schylałem nad rzeźbą i się uderzyłem w jej wystawiony łokieć tyłem głowy. Chcę upierdolić tej rzeźbie ten łokieć. Dobrze, a ja chcę się patrzeć na to i po prostu chcę zapytać, czy my to dobijamy coś, jeżeli to nie jest nam potrzebne, nie musimy, skoro Elmenor mówił, że w jego świecie się to dobija, to po co nam to? Chce to ktoś dobić? No. Kochani, możemy albo szukać miejsca, które ma jakiś związek z tą kratą, albo można to dobra, robić i dyskutuje. Powinno zniknąć. Dobra, Mordekaart bierze kuszę, słuchaj, czyng, naciska spust tej kuszy, bełt poleciał w kierunku stwora, stworki. Bez problemu. Nie powinieneś też na trafienie? Nie, spokojnie. Bez problemu dobijasz to biedne
bezbronne stworzenie w tym momencie. I pierwsze, co się dzieje, to słyszycie, jak te kraty po prostu jakby znikają, w sensie one robią taki zgrzyt, z powrotem się chowają. Druga rzecz. Mordegard w tym momencie mówi, był związek z Jemikiem. I druga rzecz, to niezależnie od tego, czy tutaj są te rzeźby lodowe, czy dalej jest normalna jaskinia, widzicie, jak z głazów wylatują stworzenia, które wcześniej były widoczne jako te rzeźby. Jedna bez ręki. Jak wylatują i przez ten wyjście z jaskini tak przelatują koło was. Każde z tych stworzeń po kolei i tuż w tym miejscu, gdzie były kraty, one po prostu znikają. Tak przelatują od was w to miejsce, gdzie są kraty i ich nie ma, nie? W międzyczasie ty jesteś w stanie, Elmenor, stwierdzić, że po prostu jakby uwolniliście postacie po prostu z twojej krainy. Poczułeś tą energię takiej wolności od nich. Poczułeś też na pewno wdzięczność, która od nich biła. Niekoniecznie od tej jednej do końca, ale reszta na pewno była bardzo wdzięczna. Jak się tam przyjechałem? Nie wiem, czy odłupałem tą rękę, czy coś, jak to... Mój Boże, czy wy wiecie, co właśnie zrobiliśmy? Ja jak widzę, że jedna wylatuje taka bez ręki, to tak... Uż, cholera, przepraszam! Ja muszę o tym napisać. Wyciągnie swój notatniczek, stojąc w tych drzwiach obok tej kraty, która zniknęła. Będzie coś tam skrobał. Podchodzę. Kurde, chyba ujebałem jednej rękę. Czy ta jaskinia gdzieś dalej prowadzi, czy jest po prostu jedna komoda? Nie, to była grota i koniec, ale no ogólnie tutaj no jakby to jest duża grota, można się jeszcze tutaj rozejrzeć i zobaczyć, czy coś tu jeszcze się znajduje, nie? To ja chcę się rozejrzeć jeszcze po grocie. Ej, to ja w międzyczasie chcę iść zobaczyć, czy mój sowodźwiedź to już taki wolny jest, to zniknęło, jak ona umarła? Tak, tak, on jest uwolniony teraz. Dobra, to ja po prostu chodzę i klepię go po głowie, że jest ciamajta. Ciamajta. Nieprzydatny jesteś. On próbuje cię udziabać za to, że tak go... percepcja, Emma. Widzę, że Emma się gdzieś tam kieruje, to też wracam się chyba... Nie pamiętam, czy miałem... 23. Nie wyciągałem pochodni, więc chcę wyciągnąć moja pochodnię. Moja, bo... ziemia, którą wziąłem, co? wziąłem. No to wyciągam swoją pochodnię i się chcę rozejrzeć po drugiej stronie jaskini. Jak tam Emma gdzieś poszła w jedną, to ja pójdę w drugą z moją pochodnią się rozejrzeć, bo tu się ciemno zrobiło, nie? Jak ten lód przestał być lodem. Nie też sobie rzuć percepcję. Emmo, znajdujesz na pewno coś, co nie do końca pasuje do tej jaskini, bo znajdujesz taki odłamek kamienia, który jest pokryty różnymi runami i on jakby jest uszczerbiony. Nie wiesz, musiałabyś się bardziej przyjrzeć temu albo dać komuś magicznemu, kto by to rozpoznał, czym to jest. No to wiedza tajemna. Krytyczna jedynka. Zero. Ktoś pewnie sobie pomalował to w pizdu albo po prostu może... Nie wybucha mi to w twarz? Nie wybucha ci to w twarz. Zostawiam to. Bez K10? Bez 10K6, tak? Nie. Spokojnie. Zostawiam to. Patrzę, co dalej, coś ciekawego jest. Ewentualnie, ale chyba nie chcesz tak wam tego wypierdalać. Nie, nic się nie dzieje. Zostawiasz to. Dobrze. Odrzucasz to gdzieś na stosik kamieni i się rozglądasz dalej. Gdzieś pod ścianę to rzucam. A to ty nie zauważyłeś tego kamienia, bo on się w ogóle niczym nie różni. W sensie zauważyłeś tylko jak rzucał, nie? Rzucała Emma tym kamieniem, ale nie zrobiło to na tobie jakiegoś większego wrażenia, bo nie zauważyłeś tych run na tym. Idziesz dalej i znajdujesz tam taką skrzyneczkę. W tej skrzyneczce znajdujesz jakąś taką małą różdżkę. W sumie nie, bo to znowu będzie to samo. To jest taka długa skrzynka i tam jest kostur w środku.
Bo już mieliście coś takiego, że było takie małe i się... Nie? To nie było tu? Że się rozwijało. No właśnie, że się powiększało, więc jebać to. Nie będzie tego. Cofnijmy. Więc znajdujesz taką większą, dłuższą skrzyneczkę. Gdy ją otwierasz, to znajdujesz w tym taki duży kostur, taki sam jak miała ta wróżka. Więc ona sobie jakby go, możliwe, że go do siebie przyciągnęła, czy coś takiego. Jakoś może magicznie. Więc masz ten kostur. I Emmo, ty też zaraz za Atro idziesz i znajdujesz ten kostur, nie? W sensie też widzisz to. Nie, ja idę jednej strony groty, on z drugiej. A, w ten sposób, dobrze. No to ty miałaś tylko ten kamień, a Atro ma tylko ten kostur. Mało tu kamieni? Chcę... A ty jeden konkretny. Chcę najpierw go dotknąć, tak przejechać po nim, zobaczyć, czy on jest jakiś zimny, chłodny, czy mnie zmrozi. Jak go dotykasz, to czujesz, że jest chłodny. Nie mrozi ci tej ręki, ale na pewno jest to takie nieprzyjemne uczucie. Trochę tak, jakbyś na chwilę wsadził rękę w śnieg i wyjął, nie? To zamykam tą skrzynkę i biorę skrzynkę. W sensie, chyba że ona jest jakaś kurwa wielka i waży 50 kilo. Nie, no bo ta wróżka nie była jakaś super duża, więc to powiedzmy jest długości, ja wiem, tak gdzieś twojej ręki maksymalnie, może nawet krótsze trochę. Czyli takie 80 centymetrów, powiedzmy. No, coś takiego będzie. Dobra, no to biorę tą, tak, zamykam w tą skrzynkę i niosę to do reszty. Chyba że się rozeszła, to podchodzę do Mordegarda albo do Elmenora może, do Elmenora. Dobrze, a co w tym czasie robi Mordegard i Ila? Ila, ty tam klepałaś tego bafelka swojego, ale może coś jeszcze chcesz zrobić. Nie no, to jak oni chodzą po jaskini, to ja też się przejdę, no. Dziwna jaskinia, po prostu połażę z tym, z waflem. Niech sobie teraz rozprostuję łapki, potem jak musiał siedzieć. Ty też możesz, spontany. Też możesz sobie rzucić percepcję. A rzucę sobie. 15. Nic ciekawego nie znajdujesz. Mordegard. A ty co robisz? Ja każę Rosamundzie się naprawić, bo ona ma takie, że 3 razy dziennie może użyć tych mechanizmów, które są wewnątrz niej, żeby postarać się naprawić te swoje uszkodzenia, bo ona dzisiaj mocno oberwała, więc jej mówię, że ogarnij się jakoś, weź się za siebie. I ona mnie, wiesz, słucha, ja jej oczywiście pomagam. Chcę, żeby ona jak najbardziej wróciła do formy. Ty masz jakiś rzut na to? Ile HP-ków jej przywraca? To rzucę. 2d8 plus proficiency bonus. O kurczę. Czy to będzie 6? Tak. Tak, więc mówię, o Boże drogi, nawet to spieprzyła. Będzie dobrze. Aż codziennie możesz drugiego użyć. Ale no to w sumie tak, spalę drugiego. Tą oleju dolejcie. Drugi jest o wiele bardziej udany i widzę, że jak to, nie wiem, zasmuciła się jak i mówiłem, że po prostu nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. To podeszła do sprawy na poważnie i teraz już nawet nie widać, że żadnych wgięć, żadnych uszczerbków metalu doszła do siebie. Elmenor, ty sobie zapisywałeś to wszystko w tym momencie, tak? W sensie chodzi ci o to, że się tam te uwolniły i tak dalej. No tak. Co robisz? No nic, no w sensie ja sobie zapisuję to, co ci co deklarowałem, także sobie notuję po prostu. Dobrze. Ja się skojarzę, o co ci chodzi, się zapisuję, co? Robisz sobie notatki. Tak, notatki sobie robię, tak, piszę po prostu. Stojąc gdzieś tam pestami do jaskini. W międzyczasie, jak sobie robisz te notatki, to podchodzi do ciebie Atro. Jak pokazuję tą skrzynkę, otwieram. Znalazłem takie coś. Kostur jakiś. Krótki, nie podeprzesz się, ale trochę lodowaty w dotyku. Coś wiesz o tym może? Jak coś to... wiem o tym. To skojarzy mi się z czymś. Wiedza tajemna. Czy ja w tym czasie mogę podejść do Niatka i wyjść ze skini? Możesz. To tak robię. A z ułatwieniem chociaż, czy normalne? Bo jak normalne, to 13. Jedyne co, to wiesz, że to jest
jakiś kostur, który też no, pochodzi z baśniodziczy i tyle, no ale tego już się domyślaliście raczej. Okej, okay. No to najprawdopodobniej gdzieś tam z moich stron. Tak wygląda. Przynajmniej. No, więc... Tak. No dobra, albo będzie trzeba zabrać do identyfikacji, ale wątpię, że Fister mają kogokolwiek, kto potrafi identyfikować magiczne przedmioty, albo to po prostu sprzedać, chociaż bez identyfikacji. Żeby to był chociaż jakiś instrument albo coś, to bym to od ciebie wziął, ale tak to ci nie pomogę, przepraszam. Znaczy możesz grać na łbach swoich naszych wrogów, ale nie wiem, czy ci nie będzie za zimno w rączkę. Nie wiem, mogę tego dotknąć. Zobaczyć. Mówię ci, no zimne jak śnieg. To jest taki zimny jak śnieg? Jak to dotyka? Jak dotykasz, to faktycznie tak jakbyś na chwilę włożył rękę w śnieg i jak puszczasz, no to tak jakbyś wyjął, nie? Faktycznie. Jakby włożył rękę w śnieg, ale jak puszczam, to jakby wyjął. No, dokładnie. Lepiej bym tego nie opisał. No, przepraszam, ale nie pomogę. W sensie, jakbym reprezentował sobą aktualnie trochę inny sezon, to może idealnie to pasowało wtedy, ale lato z zimnym kosturem, tak? A gdybym był trochę bardziej magiczny, to by do mnie mogło pasować. Ale no. Może znajdzie się w końcu ktoś, kto będzie mógł tego używać. Komu będzie pisany. No, była i ma teraz dziurę w czaszce. To nie było pisane nikomu, tamtej po twarzy istocie, nie. Było pisane i dzisiaj wybiła data końca terminu przydatności. Do spożycia przepowiedni, tak. No. Ja się ciebie wracam tam nie ma. Ja się wracam z waflem. Patrzę na wszystkich, patrzę, że Emy nie ma. Wychodzimy stąd czy co? Już nic ciekawego nie ma. A, no. Przez chwilę ta jaskinia była naprawdę bardzo ciekawa. Bardzo ładna, kolorowa. No dobra, kwiatka tu nie ma, to można wyjść, bo trochę tu chłodno, i wyjść na słońce, jak jeszcze jest na zewnątrz, i zaplanować następne ruchy. Gdzie ma? Wychodzicie, tak? Rozglądam się za Emma. Zatrzymam się, nie ma jej powie, gdzie jest Emma, no bo... Jestem plecami do jaskini. Nie ma tutaj Emmy, ani nie ma niejadka. To wychodzę z pochodnią i szukam Emmy. Dobrze, Emma, przejdziemy do ciebie. Co robisz, wychodząc z tej jaskini? Dobra, niejadek. Trochę drzewa trzeba nazbierać na obóz. Jasne, nie ma sprawy. Pomogę. I idziemy zbierać drzewo. Znaczy jakieś chrust, jakieś gałęzie. Myślę, że bez problemu sobie znajdziecie, no bo szliście wcześniej przez las do tej jaskini, więc... Zbieramy, jak rozbieramy, to chcę wrócić z powrotem do jaskini. Myślę, że zanim oni wyjdą, to nie zdążysz wrócić, ale jesteś na takiej odległości, że jesteście w stanie się zobaczyć, nie? Że Emma gdzieś tam z Niatkiem chodzą na skraju lasu, zbierają jakieś drzewo, patyki i tak dalej, żeby rozpalić ognisko, a wy wychodzicie i widzicie ten widok. Jest już dosyć późno. Jest tak całkiem ciemno. No dobra. To rano możemy się zastanowić, jak słońce będzie. To warto ustalić i tyle, nie? Na dzisiaj koniec. Mordegard, nie wiem, jak będziesz miał chwilę, możesz też się przyjrzeć temu. Też pokazuję tą... Teraz już stawiam ją na ziemię, bo trzymałem pod pachą, więc wbijam na razie pochodnie w ziemię. Kładę tą skrzyneczkę długą na ziemi i tak otwieram. No, tylko zimne w dotyku. Jakbyś rękę włożył do śniegu. A jak puścisz, to jakbyś wyjął. Wow. Okej, okay, Mordegard nie bierze tego do ręki, bo nie chce się czuć tak, jakby włożył do rękę do śniegu, a potem wyjął, więc tylko się przygląda i stara się w pokładach swojej pamięci odkryć, z czym mu się to kojarzy, czy kiedykolwiek widział coś podobnego. Wiedza tajemna? 23 na wiedzę tajemną. Dobrze, więc jesteś w stanie stwierdzić, że to jest kostur mrozu. I on daje parę różnych bonusów. Prześlę ci. To mi wygląda na kostuch mrozu.
Czyli nie śniegu. Nie. Ale daje ci odporność na obrażenia od zimna. I ma 10 ładunków z tego, co... tak mi się wydaje. I możesz użyć któregoś z nich, żeby rzucić albo stożek zimna, albo chmurę mgły, burzę lodową, albo ścianę lodu. Wow, i on odzyskuje swoje ładunki o świcie. Pod warunkiem, że nie wykorzysta się ich wszystkich, że chociaż jeden zostanie. Wow. I ty to wszystko przeczytałeś z tego kostura? Jak żeś do tego doszedł, że to ma taką moc? Przyglądam się tej skrzynce, czy tam jakaś notatka nie leży, której nie zauważyłem. Tam instrukcja, kurwa, pod ścianką oparta. Tak, jak otwierasz wieko, to na wieku od wewnątrz jest cała instrukcja. Pewnie Mordegard po prostu gdzieś sobie czytał. Tak, każda osoba magiczna, tak myślę, że jakby tak wzięła się i skoncentrowała, to mniej więcej była w stanie wyczuć ilość many, jaka jest w tym kosturze. To tak, no wydaje mi się, że to tak 10 ładunków. Pi razy drzwi. A po drugie, co to kurwa ma rzucać? Kulę ognia? Człowieku, weź się zastanów. Co to jest mama? Tu o mannę chodzi. Ten. Manna, tak. Ale kasza. Tak. Karmili kostur kaszą, żeby taki nie, duży nie wiedziałem, jak to działa. Tak. Magia ma swoje sekrety. Nie każde są ujawniane, wiesz, niewtajemniczone. Dobrze, świetnie. W takim razie to następne moje pytanie. Kto by się chciał tym zaopiekować, bo i tak tego teraz nie sprzedamy, a brzmi potężnie. No ja. Nawet się nie będę kłócił, dobra. Chyba, że ktoś chce. Mordegard tak trzyma przy sercu, myśląc sobie, ja chcę, ja. Nie, zatrzymaj sobie to, przyjacielu. Dobrze, na co? Będzie mu to... To kuszy mu pasuje. Tak, tylko wiesz, jak będziesz rzucał tą burzę lodu czy coś tam, to tak, kawałek od nas, nie? No! Ale taki duży kawałek, no. Mordegard. Taki, nie, że... No. Tylko, bo już raz mi wystarczy, jak mnie popiściło prądem od fałszywej nuty Almenora. Hello! Tu raz ten... Magia ma swoje ten... tajemnice i tam czasami ciężko ją gornąć, ale postaram się, żeby było dalej. A poza tym tu jest bardzo fajna, zobacz, ściana. Można rzucić ścianę lodu. Idą takie, wiesz, takie maszkary z takimi zębiskami i chcą nas poobgryzać, a tu plask i w ryj dostają. Haha, ścianą lodu. Tylko to nas, z tą ścianą lodu to nas nie zamknie gdzieś, dobra? Obóz rozbijamy w środku, czy przed grotą? Lepiej w środku, mam drzewo, bo nas nie zawieje. No. Tylko Mordegard, jak już zrobiłeś drzemik, to go posprzątaj. No, ale to gdzie mam? No, wynieś chociaż na zewnątrz. Szczeli? W sensie nie będę koło trupa spał. Bo tam chłodno jest, nie zgnije przez noc. Pochowaj czy coś, no dobra. To musiałby śnieg sypać, żeby zakonserwować. Dobra, już go biorę. Podchodzę, przekładam przez grzbiet Rozamundy i po prostu wychodzimy we dwójkę. Ściskając mój patycek. Mówię tylko, żeby teraz mu nie przyszło do głowy postawić lodowej ściany. Dociera do ciebie, bo Mordegard usłyszał twój komentarz i tak wiesz. To jutro? Od rana? Gdzie idziemy? Co robimy? No w górę. Tak. Jeszcze druga jaskinia była, nie? Trzecia nawet. W sensie druga i trzecia.
Jedna no, ale one są jest... wyżej. Tak, wyżej. Będzie trzeba się wspinać. Jedna jest przy... na innym szczycie. Jedna jest na jednym szczycie, powiedzmy tak. Ale druga będzie na tym szczycie... bliżej tego szczytu, gdzie jest też ta cała biblioteka zaginiona. To do biblioteki na końcu? Ja też bym tak zrobił w sumie. Sprawdził tą samotną jaskinię, a potem jak już wejdziemy na tą drugą górę, to zobaczymy, co tam będzie. Bo tam mamy parę rzeczy. Jakby ten gość rozbił swój obóz, tam jakaś lawina podobno była w którymś miejscu, bo je trzeba znaleźć, jak to ominąć pewnie. Ta jaskinia właśnie trzecia, znaleźć w ogóle tą całą bibliotekę. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnych lodowych pokrok. Może być więcej ogrów. O ile nie będą mnie zamrażać, to mnie dobrze. Jakieś sowy z klejnotami, kurwa, na czole. Tak, no, mordegardy. Mordegardy z klejnotami? No, co mordegard wymyślił sobie jakąś sowę z klejnotem na czole? A no tak! No. Sowa z klejnotem ciebie jest tam nie ma. Realny. Ty tam no wynosisz ciało. Wynosisz ciało, ale jak wracam, cię, to... Ciebie nie ma. Nie słyszysz. Masz widzenie w ciemności, nie słyszenie w ciemności. Obgadują cię szybko. Tak szybko, szybko. Szybko, szybko, póki nie wróci. Nekromanta fiordolony. Dobra, cicho, wraca. Ja się zajmuję tym, żeby ognisko ustawić, rozpalić. Ja rozpalam od pochodni, której nie zgasiłem. Po minach widzę, że i tak gadaliście o mnie. Co? To ja sobie nie, zasiadam przy ogniu w każdym razie. Śpiworek sobie rozwinę. Dobrze, a ja mam inne pytanie. Co my zrobimy z problemem czekającym na nas w mieście? A to? Ale to przecież... no... Tam, tak, te inne miasta mały ten. Nie wracamy do miasta? Wracamy, no, oczywiście, że wracamy. To ja i Emma nie wracamy do miasta? Chyba tak. Ale jak ty i Emma nie wrócicie do miasta, to jak przejadą po tym mieście, więc no... No, ale nas tam nie będzie i nic nikomu nie zrobią, będą szukać dalej. Ja i tak zastanawiam się, czy nie lepiej by było... dać im ten, Boże, jak to się, jakie co ja mówię, jejku, jak to się mówi, trop, taki, żeby właściwie zrezygnowali z dotarcia do samego miasta, tylko skierowali się na przykład za jakimś waszym śladem, tak? Naprawdę masz chyba pamięć złotej rybki, bo mówiłem no o tym ci burmistrzu, żeby powiedzieli im, że poszliśmy w ale, góry. Widzisz, chodzi o to, żeby oni uniknęli w ogóle kontaktu z miastem, tak? Bo nie wiadomo, co tam w tym mieście zrobią, no. Dobra, tylko jak tu teraz rzucić inny trop? Zostawić coś w lesie i mając nadzieję, że się na to natkną? Nie wiem. Byśmy musieli chyba podróżować do innego miasta. Musielibyście zostawić nasze zwłoki. Chciałem też to powiedzieć, ale... No... Nie wiem, żeby teraz puścić jakiś mylny trop, to byśmy musieli się wrócić do wioski. Nie wiem, kurwa, wysłać gołębia do jakiejś innej wioski, że... Tylko jak, kurwa, jak nikogo nie znamy, nie przekonamy nikogo listem, żeby rozpuścił plotki, że byliśmy tam i wyruszyliśmy gdzieś, w którymś kierunku innym niż Easter. Nie, no dobra, to nie ma w takim razie co się nad tym zastanawiać. Na razie znajdźmy tą bibliotekę, znajdźmy to, co mamy tam znaleźć. Dał dekadzień. Jest... 2 dni minęło z dzisiejszym, z tego, o ile się dobrze... No to jeszcze 8 dni, no. Czy to pierwszy dzień jest? Kiedy burmistrz dostał list? Bo inaczej, bo my wyruszyliśmy tego samego dnia, kiedy jakby nam przeczytał ten list, nie? Tak, tak, no. A on dostał go tego samego dnia, czy dzień wcześniej? Mówił wam, że rano, więc jakby to jest pierwszy dzień dzisiaj. A, dobra, no to pierwszy dzień jest dzisiaj. A myślę, że w górach jeszcze
trochę nam zejdzie. Nawet jeśli nie, to możemy przeczekać, zobaczyć, poobserwować, może się zaszyć gdzieś poza samym miasteczkiem, ale mieć oko na nie, żeby zobaczyć, co się będzie działo. No dobrze, a jeżeli będzie chciał za 10 dni, nas nie będzie w mieście, a on będzie chciał wrócić do góry nogami całe miasto, żeby nas znaleźć? Ej, a właśnie, to jest pytanie, no to jeszcze, wtedy będziemy jak, z kim oni wrócą, z kim oni przyjdą, w sensie, czy oni przyjdą osobiście we dwóch, czy tu będzie wysłane jakieś wojsko, przypomnij mi, że, no, ja nie pamiętam, Emma, czy twój ojciec miał jakieś wielkie wojsko, coś to kosztem mógł wynająć, ale no. No na pewno pewnie jakiś najemników będzie miał pod ręką. Wiecie co, żeby, znaczy bez Jezu, bogowie, wiecie co, no żeby po dwie dziewczyny wysyłać, wydawać te pieniądze i wysyłać jakiś wojów, kuźwa i innych. Twój ojciec, ja też tego nie rozumiem. Strasznie urożoną dumę. Słuchajcie, ja tam nie wiem, co wyście zrobiły, w każdym razie cokolwiek to było. Nic nie zrobiłyśmy. Poruszyło. Wyszłam po mleko i nie wróciłam, no co? Tak, ja też. Okej, okay, raczej jak się wychodzi po mleko, to nie wysyłają wojska. Ale ja w ogóle nie rozumiem, czemu może... mój ślub jeszcze ciągle jest ważny. Znaczy, on nie jest ważny, więc ja nie wiem. To nie mają do mnie prawa. Tak, nie wiem. Ty im mówisz, że nie mają do ciebie prawa. Oni chyba myślą inaczej. Dzięki, Mordegard. Może jakoś prawnie da się to... obejść tak. Może są jeszcze ważniejsi szlachcice niż twój ojciec, Emma? Nie ma tu jakiegoś króla? Z tego, co mówił burmistrz, to zawędrowaliśmy w takie tereny, że tutaj każde miasto sobie panem. Aha, rozumiem. Dobrze kojarzy, nie? Danusia. Tak. Tu nie ma jakby zwierzchnika tych ziem, takiego głównego jakiegoś. Tak, każdy sobie musi radzić sam, albo muszą się jakoś dogadywać, tak jak zaczęli się dogadywać od momentu rozwoju handlu, nie? No nic, no niezależnie od tego, co... Nie wiem, pomyślimy sobie w tym momencie a propos całej tej sytuacji, tak mamy jakieś zadanie, tak, które musimy wykonać, więc... Skupmy się na nim, no i zobaczymy, co będzie. No. Najwyżej przejdą po Easter, tak, no. No ja bym to widział tak, że jak wrócimy jeszcze przed dekadniem z powrotem w tereny podgórskie, to możemy się gdzieś zaszyć w pobliżu, w lasach. Znamy już się dość, kurwa, dobrze. Mordegard, już zakładam, nie raz chodziłeś grzybki zbierać, więc... I nie tylko. No. Więc myślę, że możemy trzymać oko, o ile zejdziemy szybciej niż dekadzień. I... Jakby przyszedł z całą armią i miał, albo co, z kimkolwiek by przyszedł i miał tu palić chałupy, to wtedy będzie trzeba wejść do akcji. Przynajmniej ja będę chciał wejść do akcji. To jakoś powstrzymać. Taka partyzantka brzmi bardzo... Samobójczo! Mam wrażenie i tak, że nie wyślę armii, tylko kogoś innego. Będzie chciał, to raczej... Nie, na pewno wyślą na początku cicho. W tym. W naszym kolegium bardowskim nas uczyli a propos strategii. Bo tam też żeśmy tematy omawiali, że najpierw wysyłają zwiadowców, tak? Czy tam jakieś pojedyncze jednostki, żeby sprawdzić, czy mogą coś osiągnąć bez rozlewu krwi. Jeżeli się to im nie uda, no to wtedy wysyłają. No to wysłali, Emma ich zabiła. Co? Nie, oni najpewniej byli tylko do poszukiwań. Potem będzie następna jednostka, która przyjdzie, żeby poprosić o wydanie takiej i takiej osoby, tak w tym wypadku was. Jeżeli się to nie uda zrobić tego pokojowo, to przyjdą wtedy z wojskiem, żeby was zabrać. Sztuka wojny. Tak to się chyba nazywało. Takie dzieło. Też gobliny ją napisały? Nie, broń Boże, one się nie potrafią. Nie, to ludzkie dzieło jest, ludzkie. No tyle, ile ciekawa rzecz, że w sumie ludzie pisali najlepsze dzieła o wojnie. Być może wynika to z tego, że jest to jeden z najbardziej
wojowniczych. Jedna z najbardziej wojowniczych ras. Kłóciłbym się, ale no dobrze, niech będzie. No literatura mówi swoje, tak, nauka mówi swoje, tam wiadomo jak to jest. No ja śmiałem, jakby... Mogę polecieć bardziej egzotycznie, ale wystarczy, że powiem chyba słowo orki, tak? No właśnie. No tak. Dobra, chodźmy spać i tak nie ma co teraz dywagować. W tym momencie nic nie zrobimy. No tak. No. Myślę, że ustalamy sobie jakieś warty, tak? Wiadomo, Elmenor sobie na czuwaniu i tak jest. Tryb czuwania włączony. Tryb czuwania włączony, tam ten ucho mu się tam wajchę tak lekko przesuwa i ten, ale i tak jakieś warty sobie rozstawiamy i tyle. Sonar łodzi podaje. Pip, pip. No. I idziemy spać. Ja będę spała na swoim sobodźwiedziu, bo jest cieplutki. Ja na niejadku nie będę spać. No myślę, ja... żebyś mógł zgnieść tego niejadka, znaczy mogła. Ja jak najdalej od Mordegarda, bo od niego chłód bije. Ja sobie zadeklarowałem, że rozwinąłem śpiworek, więc ja się rozkładam na śpiworku. Idę gdzieś, gdzie jest ciepło. Wciskam się, nieważne, czy chłód ode mnie bije, czy nie. Co, ty do mnie idziesz? Przepraszam, Mordegard, to do mnie i do wafla idzie, bo od nas ciepełko bije. To chyba od drugiej strony wafla, tak. Jak masz ten, to mówię, Rosamunda się czuła samotna. A, Rosamunda! Tylko nie chrap, Mordegard. Postaram się, ale nie mogę obiec. No, to masz tutaj, drugą stronę dupki, wafelkę. Mam nadzieję, że nie będziecie gadać teraz do samego rana. Do szóstej. Niektórzy chcą się wyspać. No jak nie będziemy mieć nic ciekawego do powiedzenia. Idziecie spać. Dobrze. Elmenor, z racji tego, że ty tylko sobie medytujesz, to rzuć sobie percepcję z ułatwieniem, reszta z utrudnieniem. Znaczy, ja. Warty jakieś rozstawiliśmy, więc można wylosować, kto akurat był. Możemy. No, tylko jednej sobie. Jest 5, więc możemy rzucić D20. I po kolei 1, 5 Atro, potem 5, tam 6, 10 Elmenor, 11, 15, nie, czekaj, co 4. 1, 4 Atro, 5, 8 Elmenor. Jak na kamerkach, dobra. Tak, tak. Dokładnie. Kto rzuca? Ty. Dobrze. Mordegard, akurat miałeś wartę. Okej. Okej. Okay. Powiedzcie swoje wyniki też w percepcji. 15. 15. 16. Tak, wszyscy. 14. 21. Dobra, to... Mordegard, z racji tego, że nie śpisz, to ty będziesz wiedzieć. Elmenor... 15 to za mało. Więc z tego samego powodu też Atro to za mało. Emma, ty masz 16, to jesteś w stanie się obudzić. I Ila, ty masz 21, więc też jesteś w stanie się obudzić. Więc Mordegard, ty pierwszy zauważasz, że tam gdzieś przy ścianie, w głąb tej jaskini, w trakcie nocy, tuż nad ranem, bo ostatnim miałeś wartę, zaczyna coś połyskiwać. Słyszysz takie... wybuchy jakby magicznej energii, wiesz, takie cyt, 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 cyt. I po chwili tam zaczyna się pojawiać taka łuna takiego koloru. Na początku nie jesteś w stanie określić tego koloru, bo to zaczyna się mienić tak wszystkimi kolorami. Później zaczyna robić się takie delikatnie szare, trochę wpada czasami w czarny. Zależy, pod którym kątem spojrzysz. Jest po prostu ciemne. Zaczyna się tak powiększać. W którymś momencie przybiera kształt takiego ala portalu, ale jest bardzo nieregularny, jest bardzo niestabilny. I widzisz jakąś taką brzydką dłoń, która zaczyna stamtąd wychodzić. Co robisz? I w tym momencie Ila?
i Elmenor. Ila i Emma, budzicie się. I widzicie, słyszycie najpierw to takie cyt, cyt, cyt. I widzicie to, tą poświatę i widzicie potem tą łapę taką wychodzącą brzydką, takie pszczony. Nie chcę Atro budzić. Co to jest? Ja się... Co się dzieje? Zrywam się na równe nogi. Od razu, że mu pokazuję. Nie zdążyliście jeszcze mieć długiego odpoczynku, a ewentualnie krótki. Bo długi musi być 7 godzin pełne, nie? Z 8. Ja chwytam swój patyczek. Elmenor tylko ma pełny. Ja chwytam swój patyczek, który w ogóle trzymałem blisko siebie i tam, wiesz, tak moja energia tak powoli jakby łączy się z energią patyczka. Tak. I czuję, że tak jakby no już niedługo może będę mógł go używać. Elmenor otwiera oczęta. Czy ja to widzę w ogóle, bo nie mam widzenia ciemności. To jest jeszcze ciemne. Tam się świeci, nie? Więc a ognisko się półmrok. Świeci też. To też. Ale też ten portal sam się świeci, co prawda na ciemny kolor, ale to dalej daje taki pewien blask, nie? To jest dalej światło, tylko że takie ciemne. To jest takie właśnie, wiesz, takie nienaturalne, magiczne, ciemne światło, które nie sprawia, że jest ciemniej, tylko jaśniej. Tak? Okej. A to się tak przygląda, starając się to ogarnąć swoją niemagiczną percepcją. I co to jest? I chcę się lekko zbliżyć do tego, w sensie to jest tam na drugim końcu jaskini kompletnie, tak? Więc tak, dokładnie jest na samym końcu. Chcę... Tam jeszcze złapię tylko do drugiej ręki, do wolnej prawej ręki zgaszoną pochodnię, tak na chwilę ją włożę do ogniska, żeby się zapaliła ponownie i będę chciał tam iść dopiero. Ja podnoszę miecz i kuszę. I Niatka też budzę. To zaczyna coraz bardziej wychodzić, widzicie jak tam podchodzicie, nie? Że ta taka szponiasta dłoń zaczyna powoli tak coraz bardziej, już jest do łokcia, już nie ma samego nadgarstka, jest już łokieć. Do tego łokcia widzicie, że taką jakby ma trochę zbroję ze skóry zrobioną, nie? Że tam tak takie kawałki jakby zbroi są zrobione z takich łusek na skórze. Czy to mi się z czymkolwiek kojarzy, jak tam podchodzę z pochodnią? Czy to może być smokowiec albo po prostu jakieś wynaturzenie? Albo coś magicznego. Czy ta ręka jest jakby fizyczna, czy to też jest z tej takiej poświaty? Ona jest fizyczna, już jakiegoś stworzenia. Rzuć, na co byś mógł sobie rzucić? Na... Przyrodę. No, przyrodę myślę. Też się podniosę i zobaczę, że oni tam gdzieś poszli. No. Atro tylko poszedł. No to... Że Atro się gdzieś rusza i się będę przyglądał, co on robi, dopóki nie zobaczę też tego czegoś. No, łapa czyjaś, nie? To 5. Nie masz pojęcia, co to jest. Ja chcę podejść do nich z tym, tylko swojego wafla odganiam, żeby mi tam nie podłaził, bo znając jego, to zaraz by się rzucił na to. I chcę podejść i przypatrzeć, co to tam, co, na co oni patrzą. Nie mam pojęcia, co to jest. Ja tak podchodzę coraz bliżej, już praktycznie, nie wiem, powiedzmy na 15 stóp do tego. Oświetlam to pochodnią. I cholera, pomóc temu, wepchnąć to z powrotem? Co to ma być? Nie wiem, ale to jest takie... Nic dobrego na pewno. Jak ktoś się przygląda, to przyroda, jak chce rozpoznać, co to jest, a jak tylko się rozglądacie ogólnie, to możecie percepcję rzucić. Ale przyroda naturalna 20. Też możesz sobie jeszcze percepcję, nie? Dlatego pytałem, czy jedno albo drugie, czy oba mogę. To w takim razie jeszcze percepcję. Spoko. Możecie też oba sobie rzucić, bo przyroda jest bardziej jakby na rozpoznanie tego, co to jest, a percepcja to jest na rozpoznanie czegoś innego. Mój wzrok się skupia na tym, nic o tym nie wiem, ale też nic nie widzę dookoła siebie, bo czarne światło mnie oślepia. A co ja o tym wiem? Ja widzę portal. To może po kolei. Atro, wyniki, przyroda, percepcja i po kolei powiecie, a ja potem wam opiszę, co widzicie, okej? Okay? 10 na percepcję. 20 na przyrodę. Naturalny. 15 na percepcję. 25 na percepcję. 4 na percepcję i 23 na przyrodę.
Dobrze, mamy dwa krytyki na przyrodę od Ili i od Mordegarda. To tak, Ila. W sumie oboje. Wiecie, że na pewno to nie jest nic, co istnieje w tym miejscu, w którym aktualnie jesteście, w tym planie. To jest coś, co pochodzi gdzieś z czeluści piekielnych. Jesteście w stanie to rozpoznać. Ale za mało widzicie tego, żeby rozpoznać, co to jest dokładnie. Jak zobaczycie to więcej, to będziecie wiedzieć. Ale na pewno nie jest to nic dobrego. Bo po samej ręce, mimo wszystko i tak ciężko jest stwierdzić, co to, nie? O kurwa, kurwa, wypchnijcie to z powrotem, odróbcie temu rękę, to jest coś z piekła! Percepcja. Ty widzisz, po prostu widzisz, że portal, to wychodzi z tego kamienia, który wcześniej odrzuciłaś. Tak, ja widzę po prostu, mam oczy, widzę. Dobrze. Tak, Elmenor, ty też widzisz, skąd to wychodzi. Co robicie? To Ila cały czas wychodzi coraz bardziej. Teraz widać tą jedną rękę Ila do ramienia. Ila krzyknęła, żeby to wepchnąć z powrotem, więc ja chcę tą pochodnią, myślę, przytknąć w tą, nie wiem, łapę i spróbować ją wepchnąć tam z powrotem. Myślę, że to będzie na siłę, nie? Bo to coś chce wyjść usilnie stamtąd, a ty musisz na siłę to wepchnąć. Spoko. To będzie coś w rodzaju po prostu rzutu na atak? 15. W sensie... To za późno trochę. W sensie na siłę pomogę. W sensie nie, no tak. W sensie... Nie, odepchnięcia są na siłę, więc na siłę. Atletyka minus 1. 15. Nie wpychasz tego w całości, ale trochę ta ręka się cofa, nie? Tak powiedzmy z powrotem do tego łokcia. Mordekart, wepchnij to, jesteś największy! Wepchnij to! Ja tak się rozglądam, taki trochę nieprzytomny. Bo, no, stałem na tej warcie, ale to jest, wiesz, tak... Skąd to kurwa cię w ogóle... Zapchaj to! I biegnę i tak z para. Z para, kurwa, w portal. Chcesz tam wlecieć? To coś tam, co to? Nie, ale tak... Tylko ręka wiesz, do łokcia. O, okej. Okay. Myślałam, że już więcej się zdążyło wydostać. Było więcej, ale Atro trochę to z powrotem wysunął, nie? W sensie, bo było do ramienia, a Atro wsunął z powrotem do łokcia tą rękę. Ja to myślę, że deklaracja padła. Okej. Okay. Deklaracja padła. Okej. Okay. Nie zapomnij postawić lodowej ściany, jak już wpadniesz. Rzucę na siłę, może być atletyka. I jak to zinterpretował? No, jak przynajmniej to, nie jedynka. Więc, jak jedynka, to bym wleciał, tak? Tak, jakby była jedynka, to byś tam wleciał cały, ale w tym momencie po prostu nie trafiasz w tą rękę kompletnie, ale gdzieś część twojego ciała, noga, ręka, może tak kawałek, wpada w ten portal na chwilę, nie? I czujesz takie piekielny gorąc. Rzuć sobie rzut obronny na zręczność, żeby to sobie wyciągnąć w odpowiednim momencie. No, dałem. Mordegard. Okej, okay. Po prostu wrzeszczę na całe gardło, także aż wibruje. To cię parzy w tą rękę za 6 punktów obrażeń. Jak wyciągasz tą rękę z tego portalu, to masz po prostu takie bąble na niej. Mordegard, kurwa ty debilu, weź tą laskę swoją pierdoloną, nowe znalezisko i kurwa to dźgnij, kurwa, czy coś. Jest lodowe, kurwa, jak to jest z piekła, to się kurwa poparzę tym lodem, ty kurwa debilu. Chcę podejść... Hello! Przygotować na, żeby zaatakować, jak to coś wyjdzie. Jeszcze nie słucha się mnie. Jeszcze trochę, bo już prawie zmieszałem swoją magiczną energię z jego energią, ale jeszcze mnie nie słucha. Chuj mnie obchodzi, czy się słucha, czy nie. Kurwa, czymś kurwa nie sobą. Chcesz trafić do Avernusa, czy jeszcze niżej? To jest ręka i ma dłoń. Chcę strzelić w tą dłoń. Dawaj, normalnie atak. 25. Trafiasz? Do 10. Ta ręka cofa się tak troszeczkę, ale po chwili zaczyna z powrotem wychodzić. Dobra, z moją strzałą taką wbitą w dłoń po prostu centralnie. Tak, to cofnęło się i wiem, tak kuźwa! To jest bardzo zdeterminowane, żeby wyjść. Niech ktoś odrąbie tą łapę!
Ja chcę na to rzucić Vicious Mockery. Nie wiem, czy to mnie może, czy to mnie słyszy w ogóle, czy to mnie w stanie usłyszeć. No chyba tak słabo, nie? Bo to jest jakby w innym wymiarze w ogóle, w innym, wiesz... To poczekam, aż wyciągnie ucho. Jak tylko się pojawi ucho, to pierwsze co to robię, Vicious Mockery, i dostaję obuchem tych psychicznych obrażeń. Tak będzie. Lecimy od nowa jakby z turą, powiedzmy, bo nie wiem, czy mogę jeszcze raz to wpychać. Tak, możesz to wpychać jeszcze raz, to z powrotem jest do łokcia wysunięte, nie? Dobrze, to jeszcze raz tą pochodnią, mimo wiem, że jakby może go trochę to sparzyć, bardzo trochę, bo jak to jest piekielne, to jest odporne, ale i tak wolę czymś niż dłonią. Spoko. A nie chcę stracić nunchaku, więc pochodnią tam to staram się jeszcze raz wepchnąć. I patrzcie na tą jedynkę. Patrzcie, kurwa, atletyka. 9. Omsknęła mi się ta pochodnia, myślę, z tej dłoni. Jak to w dłoń tak wpycham, to po prostu on ruszył tą, omsknęło mi się. Ta pochodnia troszeczkę tak wchodzi do tego portalu i zaczyna się palić bardziej. Zaczyna się po prostu spalać całe. Aha, spalać. No w sensie na tej zasadzie, nie? Że zaczyna ten ogień iść w swoją stronę, z twojej ręki. Dobra, to jak ją tylko wyciągnąłem i widzę, że się cała zaczyna jarać, to upuszczam ją pod tym portalem. I nie wiem... bonus akcji. Nie, stoję po prostu. Czekam, co inni zrobią. Ktoś ma jakiś pomysł? Coś? Czy ja jak ściskam, bo Atro na mnie nakrzyczał ten, czy ja mogę wyczuć, że już ten przedmiot, który trzymam, jest, że tak powiem, podlega mojej woli, czy jeszcze wykazuje o... Jak krzyczę, niech ktoś weźmie jakąś linę. Szybko. Ja chcę w międzyczasie strzelić w to jeszcze raz. Dobrze, strzelaj. To tak, jak spędzasz na tym krótki odpoczynek, czyli godzinę, to wtedy jesteś dostrojony, tak według tej informacji, która tam jest na stronie, więc... Więc tak, możesz użyć tego kosturu. Słuchaj, ja tam napiłam łuk i przebiłam mu dosłownie tam, gdzie powinna być żyła w ręce. No miałam krytyczny sukces. Możliwe, że... Tylko 9 punktów? Tak. Ale teraz, no, dwie strzały powinny mu sterczyć z łapy. Tak, praktycznie wbijasz tuż obok siebie te strzały i widzisz, że po prostu taka czarna posoka zaczyna cieknąć po prostu stamtąd i jak kapie na posadzkę, to zaczyna tak się aż wypalać ten kamień trochę, nie? I ta ręka się cofa, praktycznie, że cała. Mordegard, co robisz? Jeszcze troszeczkę tej ręki jest. No jak ta ręka się zaczyna cofać, czy ja mogę rzucić tam tą ścianę lodu, tak żeby praktycznie odciąć wyjście od tego portalu, tak równo praktycznie z tym portalem? To jest na 10 stóp, więc może być ci ciężko, żeby nie zahaczyć o Atro na przykład, bo Atro jest bliżej, nie? Bo reszta raczej stoi gdzieś... Ja stoję przy portalu, deklarowałem, że przygotowuję się, jak wychyliłem. No to Emme też. Emme i Atro będzie ciężko ominąć, więc raczej średnio. Chociaż teoretycznie nie wiesz do końca, jak działa ten czar, więc... Ale i tak ich nie pierdolne, bo Atro mi to będzie wypominał. Znaczy, nawet mając chociaż minimalne wątpliwości, Mordegard nie zaryzykuje tego, że do końca jego dni będzie mu to wypominane, więc po prostu strzelę do tego cholerstwa. Zadając 6 obrażeń. Myślę, że łącznie z tymi dwoma strzałami, które tam są, prawie że odcinasz jeden z palców tego czegoś, co tam jest i ten palec tak wisi praktycznie, ta skóra zaczyna tak zwisać stamtąd, nie? Ale no nie odcinasz, no bo tam jednak jest jeszcze kość jakaś i tylko ta krew tak spływa, ta ręka się cofa do końca. Ten portal jeszcze chwilę tam jest włączony i się tak dalej miota i jeszcze się nie wyłączył. I gdy tak się teraz spoglądacie już tak trochę bardziej na spokojnie, wszyscy jesteście w stanie stwierdzić, że ten portal wychodzi z jakiegoś jednego z kamieni i ten kamień ma jakieś takie dziwne, takie świecące coś na sobie. Świecące coś? Tak, bo na razie nie jesteście w stanie stwierdzić, co tam jest.
No to jak to zauważam też i ręka zniknęła, to patrzę się na Emmek, tam kiwnę głową, żeby może zrozumie, nieważne. I chcę obejść ten, jakby zajrzeć, nie wiem, pod ten portal, czy to za tym portalem jest ten kamień i się przyjrzeć mu właśnie, co tam na nim świeci. Przypatrujesz się temu, nie? I tam jest ten kamień, on jest na dole, między większymi kamieniami i różnymi innymi kamieniami, tuż przy ścianie i spod, ten portal wychodzi tak do góry. Nie że pod nad skosem ani nic, tylko po prostu tak do góry. A co się na nim świeci? Jak tak się przyglądasz już tak głównie, no to dalej nie jesteś w stanie stwierdzić, co jest tak w 100%, ale tam jest coś namalowane na tym. Namalowane bądź wyrzeźbione, coś takiego, ale no przez to, że to się świeci, to nie jesteś w stanie tak całkowicie tego określić. Najprawdopodobniej to będą... No. Mam biegłość w narzędziach kaligraficznych. Kamień to nie łapa. Do kaligrafii można to zaliczyć, więc spoko. I z narzędzi jakby... Ogólnie mogę... Zakładałbym, że mogę rozpoznać, czy to jest namalowane, czy wyrzeźbione. W sensie... Okej, okay, dobra. Nie, czy to jest albo namalowane, czy nie. Ale nie rozpoznam, czy to jest wyrzeźbione. Dobra, to po prostu nie przeciągajmy tego. Jak się skupiasz tak stricte na tym, to jesteś w stanie zauważyć te runy takie, które tam są zrobione. I z tych run po prostu to światło wychodzi. A one nie są namalowane, są wryte w to, nie? Nie możesz tego jakoś zmazać ani nic, nie? Są tak wryte. A to z tego kamienia. Jakieś runy tu świecą, kurwa. Chuj. Nie wiem, co zrobić. Chcę pierdolnąć to nunczakiem. Gdy to tak uderzasz, to było niestabilne, mówiłam. To się cały czas ruszało. Więc jak to tak uderzasz, to po prostu ten portal tak się chwieje i zaczyna po prostu znikać. Tak wsiąka z powrotem w ten kamień i on przestaje świecić po chwili. Co to kurwa było? Chcę wypomnieć coś Mordegardowi, ale zapomniałem, co konkretnie powiedziałeś. Ale mówiłeś coś, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać walnięciem. I udało się tym razem też. No, przyznaję się do błędu. Tak. Wystarczyło pierdolnąć. Dobre pytanie. Zrobienie z czegoś dżemika często jest rozwiązaniem. No, kto na to wpadł? Ha, ha, ha. Żeby kamień podnosić, no ja. No, wracając. Ty nie przypisuj za dużo, Atro. A nie, no dobrze, rozpoznałaś, tak, bardzo dobrze, bo ja nie wiedziałem, czy temu pomóc, czy temu co, bo no. No to takie brzydkie było, co myślimy brzydkim. Zbierajmy się stąd, idźmy stąd w pizdu już, bo już mam tego miejsca dość. I no, ja idę tam, gdzie leżałam i chcę się ubrać w zbroję. Znaczy w skórze mam. Ja jeszcze chcę... Podnieść ten kamień, dotknąć go w ogóle, czy mnie nie sparzy ogniem piekielnym. Nie, on teraz po prostu jest tak jak zwykły kamień w dotyku, no, bez żadnych zmian. To chcę go podnieść i przynieść sobie do ogniska, żeby się mu przyjrzeć i ewentualnie zniszczyć go bardziej, jak się da. Tak, on jest lekko nakruszony, zauważasz to, jak już go podnosisz, podchodzisz pod ognisko i wiedza tajemna, jak chcesz to bardziej rozpoznać, co to jest. 4. No, to runy, kamień, no, coś z nim jest na pewno nie tak. Jakiś kamień runiczny. Chce się ktoś temu przyjrzeć jeszcze, czy mogę rozjebać? Pozwalaj. No, i tym nunczakiem chcę swoim magicznym po prostu pierdolnąć to. To jest dosyć wytrzymałe. Nie będziemy robić tego na rzuty, bo pewnie będziesz to tak nawalać, aż się w końcu nie ukruszy. Tak, myślę, że to już było. Myślę, jak tam są rzeźbienia od run i widzę, że da się to uszkodzić. Nie jest jak jakiś to taki typowo przesączony magią przedmiot, którego nie da się uszkodzić, to myślę, że zaczynam od tego miejsca, gdzie są te runy wyryte i chcę je najpierw zniszczyć, a potem... Rzuć sobie tylko D20 jedno. 11. Nic się nie dzieje, możesz to rozwalić bez problemu. No to zaczynam od tych run po prostu, ja tam rozcieram jak w moździerzu.
to momentami gdzieś tam jakieś takie dziwne wyładowania były mocy, nie? Takie puf, krz, krz, znowu, ale nie zadziało się nic takiego, co by cię zraniło, czy cokolwiek. No po prostu po chwili, tam po kilkunastu uderzeniach to tam znika, nie? W sensie jesteś w stanie tylko to rozkruszyć nawet na taki, wiesz, drobny mak po dłuższym czasie. I potem chcę to rozkopać gdzieś tam pod te kamienie inne, żeby to się wymieszało z jakimś innym gównem, żeby nikt tego nie znalazł, nie skleił kropelką. Na żywicę. Trochę ci to zajmuje. Emmo, ty wychodzisz z tej jaskini, tak? Nie. Mówiłem, że idę do tam, gdzie leżałam i się ubieram. Dobrze. Zbroję. Zgarniam swoje wszystkie rzeczy, pakuję się. Co robisz resztę? Ja się nawet nie ruszyłem stamtąd przesadnie na tego ogniska, to obserwowałem. Tyle. Widzę, że wracają. Czekam na nich. No, a trop przyszedł do ogniska, rozwalił ten kamień. Emma przyszła, zaczęła się zbierać. Ila? No, ja tam się powymądrzałam i zebrałam swoje zwierzątko i spadam. Znaczy, wychodzę ze jaskini. Też się zbierasz i wychodzisz, dobrze. Mortegard? Pakuję się i wychodzę, to już nie ten. Znaczy, może jeszcze tak podejrzliwym wzrokiem się rozejrzę po tych innych kamieniach, czy któryś z nich nie wykazuje nagłej chęci zaświecenia się. Nie znajdujesz nic takiego. Tak podejrzliwie tak się im przyglądam, tak wychodzę i mówię. Ale żadne się nie chce świecić. Więc w momencie, powiedzmy, jak Atro, ty kończysz rozwalać ten kamień, już wszyscy wtedy są spakowani, więc idziesz wziąć swoje rzeczy, też się zbierasz i wychodzicie razem gdzieś na zewnątrz. Już jest blady świt, naprawdę jest taki bardzo blady, w sensie bardzo wczesny, nie? Że tam, nie wiem w sumie, czy blady świt to jest jasno, w sensie, że ten... Zawsze mi się kojarzyło, że blady świt to jest taki bardzo wczesny świt, ale może to jest... Taki późny świt. To jest wczesny świt. Okej, okay, dobra. No to praktycznie słońce dopiero co wyszło zza horyzontu, więc jest jeszcze troszeczkę półmrok, ale jesteście w stanie dostrzec większość rzeczy. Wiecie, że niedługo będzie już dużo jaśniej. Udajecie się powoli w stronę góry, o której mówiliście, tam, gdzie jest... To samotnie. Do tej samotnej jaskini. Dobrze. Więc wychodząc z jaskini udajecie się w lewo i idziecie w stronę góry. Tutaj już nie ma gęstego lasu. Jest bardziej taka przestrzeń otwarta dosyć. Idziecie po prostu gdzieś wzdłuż ściany lasu, ale ona jest tak, powiedzmy, jakieś co najmniej 40 stóp od was. I znajdujecie po jakimś czasie szlak, który prowadzi was w górę. Udajecie się w tamtą stronę. Co jakiś czas patrzycie na mapę, czy idziecie w dobrym kierunku. Tak? Atro? Trafiliśmy na szlak, to proponuję wszystkim się rozejrzeć za jakimiś śladami bytności ogrów. Czy na przykład tędy nie schodziły, czy nie kierujemy się właśnie w stronę może leża jakiegoś tam ogrowego klanu. Nie spodziewam się tego, ale kto wie. Więc tylko tak rzucam, proponuję i sam się rozglądam też za... Idąc po prostu nie jakoś szczególnie tam nosem przy ziemi, tylko idę i się rozglądam, czy nie widzę jakichś większych odcisków. Dobra, to jak Atro tak mówi, to ja robię to samo. Ja też się rozejrzę. Rzućcie sobie na percepcję w takim razie. Ewentualnie możecie też rzucić sobie na sztukę przetrwania. I po kolei wyniki od Atro? 9. 10. 26. 15. I 2. Krzyżna jedynka. Dokładnie. Atro, ty nie widzisz nic, co by cię zaniepokoiło, nic szczególnego. Elmenor, ty w sumie też, nie? Emma, ty zauważasz, że faktycznie mogły tędy przechodzić ogry, ale nie w ciągu ostatnich, powiedzmy, paru godzin, w sensie na pewno nie przez, powiedzmy, 12 godzin. O, jesteś w stanie to stwierdzić, że to nie było
krótkim czasie, tylko jakoś dawno. One gdzieś tam chodziły w jedną, w drugą stronę. Ostatnie, najświeższe ślady prowadziły gdzieś w górę. Jesteś w stanie stwierdzić, że no było ich co najmniej czterech, ale nie wiesz, czy za każdym razem to byli ci sami, czy inni. No bo to jest ciężko stwierdzić, no bo stopy mają dosyć podobne. Ila, ty jesteś w stanie stwierdzić, że też tutaj były te ogry. Nie jesteś w stanie tutaj powiedzieć, czy faktycznie one idą te najświeższe w górę w dół, ale widzisz te ślady ogrów, że kiedyś były. Dodatkowo też znajdujecie, i Emma, i Ila, znajdujecie takie pióro duże. Już je kojarzycie. Już wcześniej mieliście takie pióro. Znaleźliście takie same. I widzicie też jakiś porzucony plecak. Przy tym plecaku znajduje się ładnie zdobiony łuk, strzały i miecz. Też bardzo, bardzo ładny. I możecie rzucić sobie na historię, jeśli ktoś będzie się przyglądał temu. A ja się im przyglądam, a jeszcze chcę je dotknąć, zwłaszcza te łuki, strzały. Wszyscy czy tylko one? One tylko na razie, bo nie powiedziały, że to jeszcze jest Mordegard, jeszcze nie powiedziały, że to jest. A do ciebie, Mordegard, zresztą zaraz przejdziemy, bo ty masz krytyczną jedynkę. To właśnie, ty się tam spierdliłeś na dół. Ile ty nie jesteś w stanie w ogóle nic stwierdzić, tylko po prostu ładny łuk, naprawdę super zajebisty i strzały, wow. Emma, ty tak przyglądasz temu i to są bardzo charakterystyczne przedmioty i dziwnie, że tak leżą tutaj na środku i kojarzysz, że dwie historyczne postacie, które kiedyś słyszałaś o nich, o pewnej postaci, czytałam. Dobrze. Czytałaś książkę o Varysie i o Nairze. Naira była wojowniczką o rudych, długich włosach, a Varys był łowcą. I razem, no, możesz wiedzieć, powiedzmy tak, ogólną historię ich, nie? Nie znasz szczegółów, wiesz mniej więcej, co się wydarzyło, wiesz o tym, że uratowali kiedyś Pandalin i wiesz o tym też, że mieli też dosyć dużo udziałów w Neverwinter. A, że to, ale są, nie to, są, to, są, w sensie to są... To są... To jest łuk ich, i... Ich miecze, tak. I ich miecze i... No dobrze. Bajera. Nie, ja dalej sobie oglądam tylko ten łuk, nie wiem, bo Emma nic nie mówi, więc chuj, ładne, bierę. A ty nie masz już żadnego łuku? No i co z tego? Łuki są lekkie, mogę nosić i drugi. A po co ci dwa? Bo są ładne. Okej. Okay. Mordegard, ty w tym czasie rozglądasz się i myślę, że po prostu w którymś momencie jedna ze skał, to już jest wejście na szlak, nie? Więc obsuwa ci się jedna ze skałek, które tam są i zaczynasz tak zjeżdżać kawałek na dół po prostu i się trochę obijasz. Jeden HP sobie odbierz. Au! Dobrze, mam pytanie. Tak? Bo ogólnie, nie mówię do ciebie, mistrzu, szlak jest uczęszczany przez ogry. Przynajmniej są ślady, tu, tam, są. Co tu robi broń i plecak jednych z bardziej znanych osób z okolic Neverwinter, Pantalinu i tak dalej? Jakich znanych? Ja się tylko mogę domyślać, że one zostały na środku szlaku. Jak podchodzę, to jak tylko widziałem kątem oka, tak z tyłu, jak się tam Mordegard zsuwa, tak wzruszyłem ramionami, idę dalej. Wylądował, no to na twarzy, ale wylądował, więc podchodzę i tak... ale kogo? Co? Co? No, Varysa i Nairy. W sensie, no to są ich ikoniczne bronie? Masz jakieś podróby i... Słuchaj, a to w tych książkach, co ty czytasz, Ema, to tam porysowane były te bronie, czy co? Że ty tak po raz poznałeś? No, na obrazach były u starego nawet... A, no tak, przecież u twojego starego wszystko jest w chałupie. Pokaż się, zostaw się, czy jak to tam było. No tak, no dobra, no i tak sobie wezmę. Ktoś bierze miecz? Może ich coś zżarło, coś ich zabrało, tak? O, to coś, co te pióra zostawia. Polecieli.
Ta, sowa z klejnotem. A gdzie jest nasz klejnot w ogóle? I rozglądam się za Mordegard. Mówiłeś o mnie. Mówiłaś o mnie. No, zbiera się tak z ziemi. Pełno kamieni i piachu na ryjku. Mordegard. Jadł. To nie jest... Nieprawda. Pluję. Wafla tam... Tu we włosach. Nie, ciężka dupa wafla jeszcze na mnie nie wylądowała. Ale jego zawartość może tak. Nie. Wypluwam piasek z pomiędzy zębów i mówię, dobrze jest być doceniany. A propos komentarza o Klejno. Czy ja mogę się domyśleć, kim oni, te postacie dwie są, jak wspomniała Emma? Myślę, że na pewno każdy z was kojarzy ich imię i ogólnie mniej więcej kim są. Ale jak chcecie wiedzieć jakby więcej szczegółów czy cokolwiek, no to możecie sobie rzucić na historię, nie? Ale każdy słyszał te imiona. No ogólnie 11. Co by nie było, słyszałem o nich, ale zostawialiby tak po prostu miecz i łuk na szlaku, jakby... Podejrzewam, że jakieś podróbki, ktoś to na handel wiózł czy coś. Dobra, ale ładne. Jak nie będzie miał jakichś sensownych właściwości, to zawsze można to sprzedać. No, ale... No. Nie no, chcecie, to możecie wziąć. W sensie, no leży sobie nieprzykute do ziemi, ale no, jak potem nas nagle zaczną szukać, bo ktoś im zajebał łuk i miecz. No, ale no to oni byliby, że tak powiem... Ja chcę sprawdzić ten plecak. Nie zostawiając to, tak? Bo tam był jeszcze plecak, nie? Ja chcę się nachylić pod ten plecak, zobaczyć, czy nie ma jakiejś pułapki, że Emma to podniesie i tu nagle coś eksploduje jak ten grzyb. Jest bezpiecznie. A, dobra. Chyba nic nie ma pod tym. I sprawdzam plecak. Ktoś mógł zostawić taką pułapkę, właśnie zostawić takie dwie podróby, położyć plecak na czymś ciężkim, byś podniosła i... Tak, kurwa, sowa z klejnotem. Ale daj spokój, Atro, jesteśmy w środku niczego i tak, i ktoś wtedy tak zostawia taką pułapkę. Na pewno ktoś będzie tędy przychodził. Dobrze, to jesteśmy w środku niczego i ktoś to kurwa zostawił sobie na szlaku, tak o? Nie zakrwawione, nie popsute, tak o, po prostu. Może była jakaś przepowiednia. Zostawił i go coś zeszarło. Tak, i widzieli, że to my tu będziemy, a specjalnie ila. Dwójka bohaterów sobie poszła srać i zostawiła miecz i łuk, jak debile. I coś ich zeżarło. No tak, może być, mogli mieć seraczkę razem albo cokolwiek, nie wiem, no Atro, no. Ludzie się trują, nie? To, że ja was nie truję swoim gotowaniem, to znaczy, że inni się nie trują. Nie, no inni ludzie się trują, na przykład Emma. Kochani, ale... Kochani, idziemy dalej? I Broderick. No możemy iść dalej, ale teraz... Chodźmy dalej, bo zaraz nas też sowa porwie, ta z klejnotem. To sobie chociaż strzały wezmę. Chcecie, to bierzcie. Ja, jak ktoś nam, kurwa, wypomni, to ja was nie znam. Ale pomyślcie, że jeżeli spotkamy ich po drodze, no to będzie to coś istotnego, więc może lepiej wziąć im ten sprzęt, na wszelki wypadek. A że niby co, ratujemy ten sprzęt, jeżeli my oddajemy w dobrej wierze. A nuż ich ten ptaszysko porwało. No cholera wie, co się mogło wydarzyć, tak? Bohater, nie bohater, no może mu się zdarzyć wpadka. Dobra, tak czy siak, ja biorę ten łuk i strzały. I no, możecie mi skoczyć. Dobrze. Idę sobie. Emmo, ty przeglądasz ten plecak. Przywiązany przy plecaku masz dwa śpiwory. W środku są jakieś racje żywnościowe, jakiś taki ubiór podróżny, a głębiej znajdujesz też... powiedzcie mi, jakie były najbardziej charakterystyczne przedmioty, takie mniejsze dla Nairy i Varisa? Czy mieli jakiś naszyjnik, coś takiego, bo nie pamiętam. Uznajmy, że Nairak miała na obrazkach, bardzo często na obrazach, które Emmo widziałaś, miała taki naszyjnik. I ten naszyjnik jest w tym plecaku. Varisa to może być fajka, co najwyżej, bo Varys palił fajkę, tą długą taką swoją. Dobrze, i jest też fajka. I dodatkowo znajdujesz też list, ale list jest zaszyfrowany. I list jest... Jak by ci to opisać? Czy ty masz? Co ty masz? Czekaj. Ja mam Atro przy sobie, więc mu go podaję. Ok. Dobrze. List. O, otwarty nawet. Ja nie wiem czasem, czy to jakiś złodziejaszek nie podpierdolił, nie okradł domu
Nairy. No i idzie tam właśnie i wskazuje na ile, która już idzie do góry szlakiem. Dobra, to już jest złodziej, który ukradł złodzieja, nieważne. Ale czy jakiś czasem, bo tu jest naszyjnik drogocenny, ich bronie, czy on czasem nie opierdolił ich domu i... A to oni byli parą, że tak? No, kiedyś tak, podobno. Chcę się przyjrzeć temu listowi. Moment. To musiałbym się go napisać. Nie. To by było podanosiowemu, tak? Tak, byłoby, ale nie. Bo ty masz ten... Ja oczywiście biorę ten. O mnie mi chodzi? O mnie ci chodzi? Nie, znaczy tak, ale to nie jest ogólnie jak coś, to nie jest w żadnej języku złodziej ani nic takiego. Nie jest zaszyfrowane. Tak. Tylko pytanie, na ile ty możesz wiedzieć, co to jest tam trochę jest? Głupio tutaj napisane, bo tak, mogę... Kurwa. Mogę nawet na historię zanalizować starożytne zapiski, kurwa, zwoje i runy nawet. Mimo, że nie znam języków, to mogę to zanalizować, ale nic nie jest napisane o szyfrowaniu żadnym. Więc... To uznajmy na to, bo masz coś takiego jak identyfikację osoby, która napisała, ale nie magiczny. Mhm. Więc zróbmy to na tej zasadzie, tylko że wtedy dowiesz się, w jakim... w jaki sposób to rozszyfrować, w sensie kto, jaki to jest szyfr, nie? Więc może to coś wam podpowie wtedy. Dobra, no plus mam jakby przeszłość kryminalisty, więc myślę, że coś kojarzę z szyfrów. Tylko na co mi powiedz? Na jaką umiejętność? Myślę, że historia będzie okej. Okay. Tak najbardziej by mi pasowało tutaj. Dobra, historia, więc sobie dodam z... biegłości. No i tam masz DC10, więc na ten 10 robimy. 15. Okej, więc jesteś w stanie stwierdzić, że, bo słyszałeś kiedyś o kimś takim jak harfiarze. Jesteś w stanie stwierdzić, że to jest szyfr zrobiony przez nich. Że ktoś z nich to napisał. O, to jest szyfr harfiarzy. Kojarzę go. A umiesz to odszyfrować? Umiem to rozszyfrować? Jak może, jakbyś spędził trochę czasu, ale byłoby to trudne, bo nie znasz tego języka, więc no, mogłoby ci to zająć za dużo czasu jak na to i co chcecie zrobić. No jasne, w 5 minut tego nie... To mówię to. W 5 minut tego nie sprawdzę, ale przy ognisku, przy jednym długim, drugim, trzecim postoju myślę, że powoli mógłbym się domyślić. No oni mieli specyficzny ten swój szyfr. W sumie każda z ugrupowań takich, powiedzmy, tajnych ma specyficzne te swoje szyfry, ale... Mogę zobaczyć? A, proszę, nie podaję. Ja sobie chcę to w sensie przelecić po prostu wzrokiem po tej kartce, jak przelecę wzrokiem po kartce, tak po każdym z tych zapisków, to co oddać, a tą kartkę. Co by nie było? Powodzonka. Co by nie było, harfiarze, o ile twoja teoria się nie sprawdzi, Emma, że jakiś złodziej sobie po prostu ukradł, jeśli są tu harfiarze w okolicy, oni mogą nam pomóc. Oni jednak... Opinie różne krążą o nich. Niby, że dobrzy, niby, że... Niby dla dobra zbierają różne informacje, ale tak naprawdę chcą władzy. No ale w każdym razie na pewno jest to lepsze ugrupowanie niż czymkolwiek zarządza twój ojciec. Czyli można domniemać, że jakiś harfiarz to jest rzeczy przy jakiegoś harfiarza i coś przykrego mu się stało. Albo można się za nim rozejrzeć. A... Bo nam weszło na spostrzegawczość. Nie widzimy tu żadnych śladów, które by od tego plecaka odchodziły, gdzieś tam szły w las, cokolwiek. Nie, to wygląda po prostu tak, jakby ktoś to po prostu rzucił albo postawił i poszedł. Ale nie ma też śladów tych małych stóp, nie jak coś. Są tylko ślady tych ogrów, nie ma tutaj śladów innych humanoidów. A czy jak oni tu podchodzili i zanim Ila wzięła ten łuk, to nie wiem, czy byłem przy tym, to było tak
postawiony plecak, oparty miecz, oparty łuk, czy to było tak rzucone? O ile przy tym byłem, zanim tam zaczęli się do tego dobierać. To nie było ładnie ułożone, to po prostu leżało obok siebie. Tak na ziemi, po prostu. No, dla mnie to wyglądało, jakby ktoś to po prostu rzucił. Albo spadło skądś, albo ktoś to zostawił. Tak, o, rzucił. Nie, że ktoś się zatrzymał i poszedł się odlać. No, czyli mówię, musiało być to z rzeczy jakoś tego perkusisty, czy innego. Harfiarze. No. Chcę się przyjrzeć temu plecakowi w sumie, czy są na nim ślady, że nie wiem, tak, czy paski tego plecaka są na przykład uszkodzone, jest jedno przecięte, że ktoś na przykład to zgubił po prostu biegnąc, bo był w walce czy coś, czy są jakieś świeże na przykład ślady, bo wiem, że jak skóra jest przecięta, to po czasie się te przecięta skóra, no widać, że jest użyta, a świeże cięcie wygląda inaczej na skórze. Takich śladów szukam, czy ktoś to w walce mógł stracić, albo po walce kogoś nieśli na przykład ogrowie i to upuścił. Śledztwo. Ja w tym czasie odlazłam kawał, taka przekonana, że oni w końcu przestaną mówić iść i pewnie już jestem taka malutka z daleka i się odwracam, oni stoją i gadają kocopowo i takie dwa i się wracam. Cztery, no. Przyglądam się i tak... Wszystko mogło się tu zdarzyć, no to wszystko. Zakładam ten naszyjnik na siebie, a ten plecak daję temu Niatkowi, żeby go niósł. Spoko. On nie jest taki ciężki, więc da radę. Widzicie, no, że Ila gdzieś tam z daleka zaczyna powoli wracać do was. Idziemy dalej, czy się rozglądamy tutaj, bo nie wiem. Znaczy, ja tu nie widzę żadnych śladów osoby naszego pokroju, która by mogła to tu zgubić, zostawić, chyba że na przykład, nie wiem, te ogry kogoś niosły i po prostu to coś spadło. No to by miało sens, bo w sensie, no ja tu nic nie widzę, żadnych śladów. Dla mnie to wszystko kamień i gruz, jakiś żwir. O, tam mogę stwierdzić, że tam się ten krasnolud jakiś przejechał twarzą, ale tam niżej. To po prostu weźmy te rzeczy ze sobą i... Nawet dopowiem, nie jakiś. Nasz klejnot drużynny. Aha, tak. Z sobą na czole. I chodźmy dalej może, zanim się ten ptak pojawi ewentualnie. Bo stoimy na środku szlaku. Albo porwał go faktycznie sowa z klejnotem. No tak. Dobra, chodźmy wyżej w takim razie. Mówisz, że... Chociaż ja już jestem w stanie... Tak, jestem w stanie uwierzyć w te kurwa sowy, jak widziałem to gówno wychodzące kurwa ze ściany, czy chuj wie z czego. Z kamienia, no z portalu, z kamienia. No. Dobra, chodźmy dalej, ja będę się starał, jak się gdzieś zatrzymamy, powoli rozszyfrowywać to. I ja chcę sobie, nie wiem, jak idę, tak dwa słowa dosłownie zapamiętać, czy jakiś taki, nie wiem, czy tam są słowa, czy wszystko jest połączone. Jakiś ciąg zapamiętać, ale żeby tego nie czytać ciągle idąc, bo się wywalę w końcu jak Mordegard, to zapamiętać sobie jakiś ciąg właśnie liter tego szyfru, schować ten list i sobie w pamięci próbować układać od czasu do czasu, wyciągając, ponownie sprawdzając i tak ten idąc mentalnie sobie to próbuję rozszyfrować z tego, co pamiętam. Inteligencja, ale to będzie dosyć trudne, nie? Wiem, to tak fabularnie, ale no. Może jakieś słowo jedno rozszyfrujesz, jeśli będziesz mieć krytyka albo coś w okolicy, tak 18 na kości minimum. Ja bym to zrobił tak, bo ogólnie szyfry jak są, to no. Jak już rozpoznasz jedno słowo, to już rozpoznasz... I to z reguły pójdziesz dalej, jak... nie? To jedną literkę powiedzmy, o. Tak, o, na przykład, nie? Albo... Wykluczę może jakieś... Będziesz troszeczkę mieć potem łatwiej. O, może coś takiego. Czysta inteligencja, czy jakaś intuicja, czy też śledztwo? Nie, czysta inteligencja. 16. To jest za mało, żeby to stwierdzić, nie? Oczywiście. Poziom trudności 30. Nie, no takie 18 plus na kości. Nie, ale no to spoko. Powoli sobie tam
Dobra, to nie, bo to by wyszło... To słowo nie istnieje, to raczej nie. I tak sobie pod nosem coś tam mamroczę. Od czasu do czasu sprawdzając ten list. A ja idąc, nie rozglądam się już. Tylko przyglądam się temu naczelnikowi. Ja sobie będę szedł obok Atro. No, co możesz wiedzieć? No to jest po prostu ładny naszyjnik, typowy dla... Znaczy, dla chcianki. Dlatego mu się przyglądam. Dobrze. Ktoś jeszcze coś deklaruje? Bierz jakoś ten miecz! Czy syn zostanie jako samotny? Ja go mam. A, ty go masz, dobra. Cofnęłaś się, tak? Krzyknąć. Tak, bierz jakoś ten miecz! Tak, mówiłam, że się cofam i takie... La, 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 la. Wyruszacie więc w górę. Dziękuję bardzo za sesję. Dziękuję bardzo za sesję. Różne dziwne rzeczy mogą się wydarzyć, wydarzyły się w trakcie naszych przygód, naszych wojaży. Ale myślę, że przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o locie Mordegarda. Latający krasnolud, rzecz to niezwykła, lecz ta drużyna do tego przywykła. Gdy się więc rzecz dziwna zdarzy, to każdy z radością, co widać po twarzy, wtruje nieszczęściu tego, co cierpi.